Szanowni Państwo, nazywam się Marta Dobrzyńska i będę miała przyjemność poprowadzić dla Państwa dzisiejszą konferencję. Witam Państwa bardzo serdecznie, osoby, które tutaj są z nami na sali, ale też te osoby, które uczestniczą w naszej konferencji online. Szczególnie serdecznie witam ważnych dla nas gości, przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mam informację, że pani minister za chwileczkę do nas dotrze. Witam też szczególnie naszych koalicjantów, inicjatorów koalicji oraz te osoby, które dołączyły do koalicji. Witam serdecznie też przedstawicieli Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Kasię Maniszewską. Witam też serdecznie dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji, Marka Piotrowskiego. Witam serdecznie też panią Katarzynę Hall, przedstawicielkę Komisji Sejmowej Jakości Edukacji. Przewodniczącą, przepraszam. Witam też naszego gościa specjalnego, którym jest Tom Corcoran z Uniwersytetu w Kolumbii. Jest mi też bardzo miło powitać dyrektorów Akademii Uczniowskiej, którzy tutaj są też z nami, projektu, który jest mi szczególnie bliski. I można by zadać pytanie, dlaczego program Szkoła Ucząca się zaprosił Państwa tutaj na dzisiejszą konferencję. Dlaczego jest współorganizatorem koalicji Szkoła Bez Stopni, jak to zrobić? Dlaczego my zaprosiliśmy Państwa do tego, żebyśmy rozmawiali dzisiaj o polskiej edukacji? Aby odpowiedzieć na to pytanie, właściwie można cofnąć się w czasie. I takim dobrym momentem będzie rok 2002, kiedy Danuta Sterna razem z Jackiem Strzemiecznym odwiedziła w Londynie profesora Jana Potworowskiego, który bardzo wspierał polską edukację. Często przywoził różne nowinki edukacyjne i dbał o to, żeby wspierać też naszych polskich edukatorów. Był prezesem Brytyjskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, a w latach 1990 i 2000 pomagał stworzyć Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki. Pracował również jako ekspert w Ministerstwie Edukacji Narodowej. I właśnie tego lata, w 2002 roku, pierwszy raz rozmawiano o ocenianiu kształtującym. I Jacek Strzemieczny i Danuta Sterna rozpoznali, że to jest właśnie to, czego najbardziej potrzeba w tej chwili polskim szkołom. Uczniom pomaga się uczyć, a nauczycielom lepiej nauczać. W 2003 roku w Borkowie zorganizowano pierwszą szkołę letnią, w której mówiono o ocenianiu kształtującym. Wtedy była to grupa 60 nauczycieli i dyrektorów szkół. Mamy dzisiaj rok 2015 i ja właściwie mogę powiedzieć, że mamy bardzo konkretny fundament. Te moje pierwsze pytanie, dlaczego program Szkoła Ucząca się zaprosił dzisiaj Państwa na tą konferencję, tym fundamentem jest liczba 85 tysięcy. W ciągu tych kilku lat program Szkoła Ucząca się współpracował z 85 tysiącami dyrektorów, nauczycieli, wtedy kiedy prowadziliśmy dla nich konferencje, warsztaty, prowadziliśmy kursy internetowe albo prowadziliśmy studia podyplomowe dla liderów oświaty. Ponieważ bardzo głęboko wierzymy w skuteczność oceniania kształtującego, zwanego też oceną rozwojową lub oceną pomagającą się uczyć, dlatego też inne programy realizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej również wykorzystywały ten dorobek szkoły uczącej się. Takim przykładem niech będzie właśnie Akademia Uczniowska, w którym ocenianie kształtujące wspierało rozwój kompetencji
kluczowych uczniów, wspierało rozwój kompetencji wokół przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Przez te kilka lat w projekcie Akademia Uczniowska mieliśmy przyjemność objąć projektem prawie 40 tysięcy uczniów. Pracowaliśmy z 1300 nauczycielami. Wykorzystywaliśmy elementy ocenia kształtującego właśnie po to, żeby lepiej rozwijać kompetencje kluczowe. I ta liczba 85 tysięcy i te kolejne tysiące osób, które są w innych programach, świadczą o tym, że myśmy trafili w bardzo ważną potrzebę. Kiedy pytamy, dlaczego dyrektorzy szkół i nauczyciele chcą uczestniczyć w działaniach bazujących na ocenianiu kształtującym, uzyskujemy taką odpowiedź, bo szkoły te, bo ludzie te, ci dążą do profesjonalizacji pracy szkół, bo szukają odpowiedzi na takie fundamentalne pytanie, jak pielęgnować w szkole kulturę zapewniającą efektywne uczenie się. Jak wspierać uczniów w zdobywaniu ważnej wiedzy i takiego głębokiego rozumienia. Historia dla nas zaczęła się w 2002 roku, ale przez ten czas uczymy się nadal. I razem ze szkołami wspólnie poszukujemy odpowiedzi na te fundamentalne pytania. W trakcie naszej pracy mieliśmy przyjemność współpracować z fascynującymi nauczycielami. Oni uczyli się od nas, my uczyliśmy się od nich. Rozmawialiśmy o codzienności nauczycielskiej, takiej jaką jest rozpoczynanie lekcji, projektowanie lekcji, przeprowadzanie, ocena jej, a także o codzienności uczniowskiej, jakiej jest na przykład ocenianie, czy proces uczenia się uczniów. Dyrektorzy szkół zadziwiali nas taką swoją niezłomną wolą wprowadzania tych zmian, które służą uczeniu się uczniów. Tą wiedzę pochodzącą od ludzi, od rzeczywistej szkoły, połączyliśmy z koncepcjami dotyczącymi uczenia się i nauczania, popartymi badaniami naukowymi, które upewniają nas do twierdzenia, że szkoły muszą stawać się organizacjami uczącymi się, wspierającymi pracę nauczycieli w zespołach. Nauczyciele muszą obserwować uczenie się uczniów i służące mu nauczanie i poddawać krytycznej refleksji swoją pracę. Szkoła musi być miejscem, w którym efektywne uczenie się uczniów jest kluczowe. Musi rozwijać myślenie, kompetencje kluczowe i uczenie się ze zrozumieniem. Wierzymy, że dobra edukacja wykorzystuje i bazuje na takich naturalnych cechach i potrzebach nauczyciela, takich jak chęć poznania świata, zdobywanie umiejętności, troskę o otoczenie, pragnienie wpływania na otoczenie, decydowania, działania i współdziałania. Wierzymy też, a właściwie wiemy to, że niewłaściwe ocenianie może tłumić taką orientację poznawczą uczniów, a przez to demotywować część z nich do dalszego uczenia się. Osłabiać myślenie i kreatywność, budzić poczucie zagrożenia, a także nasilać rywalizację i postawy konformistyczne. Wiemy również, że ocenianie kształtujące jest właściwe nie tylko ze względu na potrzeby rozwojowe młodych ludzi, uczniów, ale możliwe jest też do szerokiego stosowania, o czym świadczą praktyki wielu szkół. W trakcie dzisiejszej konferencji będziemy rozmawiać o kierunkach zmian w polskim systemie oceniania, zmianach ustawowych i działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zastanowimy się, jak zmienić stopnie oceniające w ocenę rozwojową, ocenę pomagającą się uczyć. Jaka drzemie siła w informacji zwrotnej? Nauczycielki i dyrektorzy szkół przedstawią praktyczne rozwiązania w klasach 1-3, czyli pokażemy coś, co realnie dzieje się w polskich szkołach. Będziemy zachęcać do refleksji, w jaki sposób te doświadczenia, które będziemy pokazywać dotyczące
dotyczące klas młodszych przenieść na kolejne etapy nauczania. Przed konferencją mieliście Państwo możliwość obejrzenia filmu, który pokazywał właśnie takie realne doświadczenia w klasach młodszych. My ten film jeszcze puścimy na zakończenie konferencji, bo uważamy, że jest bardzo ważny. Planujemy w ramach programu Szkoła Ucząca Się nagrać podobne filmy dla kolejnych etapów edukacji. Po to, żeby pokazać Państwu, że to nie są jakieś mrzonki, tylko to są realne doświadczenia polskich szkół. I to rzeczywiście się dzieje i to rzeczywiście służy młodym ludziom. W najbliższym czasie mamy również plany stworzenia warsztatów, które będą wspierały polskie szkoły we wprowadzaniu oceniania kształtującego, oceny pozwalającej się uczyć i pracujemy w tej chwili również nad statutem po to, żeby polskie szkoły łatwiej mogły pokonać ten kolejny krok. Życzę też Państwu w takim razie, aby dzisiejsza konferencja była dla Państwa inspiracją, żebyście Państwo usłyszeli dla siebie rzeczy ważne, żebyście Państwo wrócili do swoich szkół, do swoich organizacji, do swoich miejsc pracy, pamiętając o tym, że ocena pomagająca się uczyć służy młodym ludziom i że my możemy to zrobić. Zapraszam w takim razie na pierwszą część naszej konferencji, cele i działania koalicji, Jacek Strzemieczny. Proszę Państwa, ta konferencja jest współorganizowana przez koalicję i to są w większości Państwo, którzy tutaj są na sali i chciałbym serdecznie przywitać Was, jako koalicjantów pozwalam sobie tak bezpośrednio się zwrócić do Państwa, ale także przywitać dyrektorów szkół, którzy w koalicji nie byli, ale w działaniach wprowadzających do szkół ocenianie pomagające się uczyć brali udział i brali udział na poziomie szkół gimnazjalnych. Tutaj jest 60 takich dyrektorów, także Was także tutaj serdecznie witam. Witaliśmy tutaj już osoby oficjalne, ale myślę, że zobaczenie w jaki sposób program Szkoła Ucząca Się, to o czym koleżanka moja, dyrektorka programu Szkoła Ucząca Się dużo mówiła, jest ważne, ażeby zrozumieć ten proces upowszechnienia w Polsce oceniania kształtującego. Jednocześnie nie jest tak, że myślimy, że to Centrum Edukacji Obywatelskiej jest właścicielem oceniania kształtującego. Myśmy go nie wymyślili. Jest to szeroko popularny nurt i w krajach Europy Zachodniej, i w Stanach Zjednoczonych. Formative Assessment, to myśmy o nim usłyszeli i zaczęliśmy go wprowadzać. Także nie jesteśmy jedyną organizacją, i tutaj patrzę się na koleżankę Elżbietę Królikowską, która to robi w swojej fundacji też bardzo na dużą skalę. Nie jesteśmy jedyną organizacją, która się tym zajmuje. Uniwersytet Warszawski, mamy tutaj przedstawicieli Wydziału Pedagogicznego, także inne szkoły wyższe, chociaż mam wrażenie, doceniając tutaj obecność świata akademickiego, że to na ile instytucje kształcenia nauczycieli włączają realia szkoły, bo ocenianie kształtujące to jest bieżące ocenianie, to są takie najbardziej znaczące realia szkoły. Swój proces kształcenia jest niewystarczający. Mamy bardzo bogaty program, więc ja będę też starał się dość krótko mówić, ponieważ ważniejsze jest to, co w czasie panelu, który będzie po moim wystąpieniu. Panelu, który jest, to zależy o której godzinie dotrze do nas pani minister, która obecnie jest na posiedzeniu Rady Ministrów. W dzisiejszym dniu właśnie ono się odbywa, więc jak tylko dotrze, to jeżeli się uda, to zabierze głos. A więc w tym panelu, który mamy, to są praktycy, nauczyciele praktycy, dyrektorzy praktycy, którzy z poziomu edukacji wczesnoszkolnej tym się zajmowali. Powstanie naszej koalicji i Państwa zaangażowanie to głównie zobaczenie różnicy pomiędzy tym, czym ocenianie mogłoby być, że właśnie pomagać się uczyć, a jakie są realia oceniania.
jakie są realia życia w szkoły, widoczne w doświadczeniach każdego ucznia, widoczne w doświadczeniach także rodziców i doświadczeniach nauczycieli w pewien sposób. Notabene w koalicji 1/3 osób, które zapisała się z tych 700, ponad 700, które są w koalicji jako osoby indywidualne, to są nauczyciele i dyrektorzy szkół, to są osoby, które uczą w szkole. To nie jest tak, że ten ruch jest ruchem osób, które coś na szkole chce wymusić. Ja to w dalszym ciągu będę pokazywał i będę pokazywał, w jaki sposób to prowadzimy, ażeby nie było czymś takim. Co się często dzieje w oświacie, że mówi się nauczycielom w szkole, co mają robić i to jest taka relacja niewłaściwa. A więc należy też wspomnieć o badaniach naukowych. Ja trochę więcej o nich powiem. Państwo pewnie je znają, ale uważam, że warto je przypomnieć. Badania naukowe wyraźnie, edukacyjne, wyraźnie pokazują znaczenie oceniania bieżącego w formie informacji pomagających się uczyć, informacji dla ucznia, ale także informacji dla nauczyciela. Jest wiele mitów wokół oceniania stopniami. Pierwsze takie, które w większości często jest, no podstawą jest i takim podstawowym mitem, to, że ono wspomaga dalsze uczenie się. Także, że tym, o czym bardzo często się myśli, że motywuje uczniów do nauki. Badania pokazują, że to jeśli motywuje, to bardzo krótkookresowo, a efektywność szczególnie w myśleniu głębszym i szczególnie jeżeli ocenianie jest połączone z bardziej skomplikowanymi zadaniami, po prostu wpływa negatywnie. Jest znana taka książka w tej chwili profesora Pinka, który nazywa się Drive i to jest polski tytuł, tłumaczenie dalej zachowało ten Drive i angielski tytuł, którą bardzo Państwu polecam i która pokazuje, jak bardzo ocenianie potrafi naruszyć wewnętrzną motywację do uczenia się, szczególnie jeżeli to uczenie się dotyczy rzeczy bardziej skomplikowanych, jeżeli chcemy mieć kreatywność, jak to ma negatywny wpływ i jakie to szkody przynosi. No i mit, że ocena szkolna dowodzi uczenia się, minimalny wtręt osobisty. Ja powtarzałem klasę 6, nie powiem ile miałem wtedy dwójki, bo ta dwójka była na tej cenzurce, co spowodowało, że powtarzałem. W szkole miałem bardzo słabe oceny i więcej nie będę wchodził w szczegóły. Później okazało się doktorat, jestem człowiekiem sukcesu i nie mogę o sobie powiedzieć, że się w życiu nie uczyłem. Znaczy nie myślę, że moje oceny szkolne, które miałem, a w Centrum Edukacji Obywatelskiej jest moja cenzurka z klasy 4, gdzie mam tylko 4 czwórki, a reszta to są niższe stopnie, w 4 klasie. To są niższe stopnie niż 4. I traktuję to coś, o czym chcę pamiętać. I to może jest moja osobista motywacja i takie poczucie sojuszu z tymi uczniami, których jest większość, którzy nie mają sukcesów szkolnych. Ale nie myślę, że ocenianie stopniami dotyka tylko tych, którzy nie mają sukcesów szkolnych. Myślę, że w inny sposób dotyka wszystkich uczniów, bo silnie wpływa na tożsamość młodego człowieka. On zaczyna utożsamiać się, otoczenie utożsamia go stopniami, które otrzymuje. I to jest pierwszy taki efekt, który powinien nas, no mnie oburza, jak teraz o tym mówię i myślę, że na tej sali także wiemy, jak to jest bardzo niesprawiedliwe. To, że człowiek zaczyna się oceniać, szczególnie mały człowiek i szczególnie jeżeli myślimy o tej edukacji wczesnoszkolnej, jak to jest krzywdzące. Uzależnia od ocen. Myślę, że dlatego ocenianie jest tak trwałym elementem edukacji, że wszyscy jesteśmy uzależnieni od ocen, ale to nie jest chciałem od razu powiedzieć, to nie szkoła nas tylko takimi uczyniła, to jest w ogóle problem cywilizacyjny. Myślę, że tutaj lokowanie problemów w szkole jest uproszczeniem. To jest pewien ocenianie i ten problem, z którym tutaj się stykamy i który chcemy zmienić, to jest problem właśnie bardziej ogólny, gdzie na pewno winnymi nie są właśnie nauczyciele i dyrektorzy. Będę starał się naświetlić to w mojej dalszej wypowiedzi. Oczywiście nastawia rywalizacyjnie, zniechęca do współpracy, to oceny są indywidualne. Wiemy, co się, wiemy, znamy ten wymiar i wypiera poza szkołę ambicje poznawcze. I to my wszyscy doświadczamy, to jest krytykowane szeroko. Absurdalne, żeby edukacja nie była miejscem, w którym się lokuje swoje ambicje poznawcze, w których to, co my chcemy wiedzieć, to, co jest dyktowane przez
Ja nie chcę powiedzieć, że program nauczania, bo program może być nawet mądry, ale przez cały proces, który łączy się z tym programem, który powoduje, że jest to zewnętrzne, proces, który ma dynamikę wewnętrzną, próbuje się z zewnątrz sterować i stopnie mają w tym zakresie istotną rolę. Dlatego tak ważne jest to, co robimy. Szczególnie wyraźnie widać w edukacji wczesnoszkolnej. Myśmy sobie wyobrażali, że można edukację wczesnoszkolną, nie tylko my sobie to wyobrażaliśmy, edukację wczesnoszkolną uczynić strefą według oświacie wolną od ocen szkolnych. Liczyliśmy na to, podjęliśmy te działania w ramach koalicji, że uda nam się doprowadzić do legislacyjnych zmian, które to usankcjonują. Nie zaproponowalibyśmy tego, jeżeli chodzi o całą szkołę. Mimo że wiemy, tak i na tej sali myślę, że dzielimy ten pogląd, że to ocenianie stopniami jest, jak ktoś kiedyś powiedział, jak zaczyna się ocena, Afik Khan powiedział, bardzo znacząca osoba w światowej edukacji, krytyk właśnie oceniania stopniami, że wtedy, kiedy zaczyna jest stopień, to kończy się uczenie, kiedy stopień już następuje. Ale nie wyobrażam sobie szkoły bez bardzo zasadniczych zmian systemu edukacyjnego, gdzie nie ma ocen. Szkoły w starszych klasach. No, nie wymuszałbym tego, nie oczekiwałbym od nauczycieli. Chociaż wiem, że istnieją szkoły, w których ocen się nie stawia. Jest to możliwe, ale to wymaga bardzo... to wymaga innego zorganizowania, zaczynając od tego, kto tą szkołę prowadzi, kto tą szkołę programuje, jak ci nauczyciele pracują w niej. Tak jak powiedziałem, no jest zadziwiająca, mimo tych negatywnych skutków, trwałość oceniania stopniami w systemie. My, mimo naszych osobistych doświadczeń, nie tylko moich, ja powiedziałem o swoich, ale wiem, że wiele z Państwa też ma podobne doświadczenia na pewno, mimo olbrzymich ilości badań naukowych, które mówią, że ocenianie poprzez informację zwrotną, to jest to ocenianie, które jest potrzebne i właśnie jak bardzo krótkotrwałe albo wprost negatywne są skutki oceniania stopniami. Koalicja powstała, aby właśnie zapewnić tą zmianę w edukacji wczesnoszkolnej. Myślę, że tytuł tej koalicji budził nasze nadzieje, że dokonamy zmiany nie tylko w edukacji wczesnoszkolnej, tylko w całej edukacji. I myślę, że powiem o niepowodzeniach, o których też wiemy, ale także powiem o sukcesach i te sukcesy dotyczą właśnie całej szkoły, chociaż także dotyczą edukacji wczesnoszkolnej. Naszym celem było z jednej strony wzbudzenie energii do wprowadzania zmian w ocenianiu bieżącym i to się udało. To się udało w różnych miejscach. Uczynienie właśnie, tak jak mówiłem, strefą wolną od oceniania stopniami, buźkami, tymi oceniającymi graficznymi symbolami, prawda, które są dość podobne do ocen. Tutaj nie o tą zmianę chodzi. I także poprawienie prawa oświatowego, które te ramy może lepiej ustawić, a jednocześnie z całą świadomością, że to są umiejętności nauczyciela, to jest kultura szkoły, która powoduje, że jest to ocenianie. To ramy prawne gdzieś wpływają na, to ocenianie. I także uruchomienie szkoleń nauczycieli, o tym także powiem za chwileczkę. Zacznę od koalicji. Jest 68 uczestników instytucjonalnych i państwa, którzy inicjatorom tej koalicji, nie tylko Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale grupie inicjatorów, których też tutaj witam serdecznie, zaufali i się do niej przyłączyli. Bardzo dziękuję. Dla nas to instytucjonalne wsparcie to jest ta siła polityczna, że tak powiem, która później się okazała, że nam bardzo pomaga. Także osobom indywidualnym, którym są... Także zapisywali się, bo każdy mógł się zapisać na stronie. To są także uczniowie, to są rodzice, to są profesorowie uniwersytetu, to są związani z edukacją, to są politycy. Nawet tam się, tu mi się skojarzył Bujak, który się zapisał, więc to są politycy zaangażowani, różni politycy, tak nazwijmy to. Ale oraz także to są dyrektorzy szkół i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielki. My będziemy w panelu za chwilę też oglądać je. To są osoby, które te nasze zmiany najbardziej by dotknęły i którzy rozumieją, że ta zmiana powinna nastąpić.
To nie jest zmiana, jeszcze raz jak podkreślam, którą aktywiści oburzeni tym, co się dzieje w szkole z ich dziećmi tutaj wprowadzają. To jest zmiana, którą prowadzi środowisko edukacyjne. Centrum Edukacji Obywatelskiej jest jak na wskroś od momentu powstania instytucją edukacyjną, która blisko pracuje ze szkołami jako partnerstwo, z dyrektorami. I nasz sukces właśnie na tym polega, że my pracujemy w partnerstwie, że my dobrze rozumiemy dyrektorów. Śmiem powiedzieć, że dobrze rozumiemy, ale my tak mam wrażenie, że nieraz lepiej rozumiemy i tak to, na to wygląda, bo otrzymujemy tą informację zwrotną. Wracając do koalicji, to jest ponad 2000 polubień na Facebooku. Także staliśmy się pewnym zjawiskiem społecznym, które jest ważne. I oczywiście mocne poparcie Komitetu Psychologii PAN, Rzecznika Praw Dziecka, które nam bardzo pomogło w momencie, jak sprawa była w Sejmie, o tym za chwileczkę. To są także szkolenia, które, ja tu wymieniam szkolenia, które prowadziło akurat CEO, ale i dzięki, tu muszę też powiedzieć wyraźnie, to dzięki także pieniądzom Europejskiego Funduszu Społecznego, chociaż i także dzięki Ośrodkowi Rozwoju Edukacji, który pozwolił nam przekierować te pieniądze w momencie, kiedy sprawa oceniania stała tak się znacząca, przekierować właśnie na kwestię oceniania. Dzięki temu mogliśmy na szkoleniach, dwudniowych warsztatach, ja nie wymieniam tutaj, ile musieliśmy przygotować trenerów i praktyków edukacji, bo każdy warsztat był prowadzony przez trenera Centrum Edukacji Obywatelskiej i nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej, która wiedziała, jak to robić. I te dwudniowe warsztaty objęły ponad 4000 nauczycielek praktycznie, z małymi wyjątkami, edukacji wczesnoszkolnej, które były zachwycone i tutaj to naprawdę zachwycone i niepewność ich, czy mogę to robić, jak to robić, zamieniała się w jakieś poczucie, że wiem, jak to robić. Oraz dyrektorów szkół podstawowych, także dyrektorów, to osobny był ciąg takich szkoleń dla dyrektorów szkół wyższego rzędu, gimnazjów i szkół średnich, także i dwudniowych warsztatów. Ja bardzo doceniam te osoby, które przygotowały te warsztaty. To, co było niepowodzeniem, to wprowadzenie zmian, przekonanie MEN, chociaż także i Sejmu, ale tutaj MEN był inicjatorem ustawy, ażeby uczynić, tak jak mówiłem, edukację wczesnoszkolną strefą wolną od oceny stopniami. To się nie udało. Udały się zapisy, o których zaraz powiem, które są bardzo znaczące, ale które są potencjałem, który musimy dalej wykorzystać. I są tam pewne elementy wymuszające. Zaraz powiem o nich. I to jest tak. Przede wszystkim udało się wprowadzić jeden z celów oceniania bieżącego, to, że on ma pomagać się uczyć, a nie tylko informować o poziomach osiągnięć, tak jak było do tej chwili zapisane w ustawie. Udało się wpisać, że one mogą być ocenami opisowymi. Nam się słowo ocena opisowa nie podoba. Ono jest spadkiem, bo ocena opisowa może być bardzo różna i może mieć różną wartość. I jeżeli statut szkoły tak przewiduje. W ten sposób ministerstwo przeniosło na grono nauczycielskie, radę pedagogiczną, decyzję, jakiego rodzaju ocenianie będzie w szkole. Ale jednocześnie udało się, i tutaj muszę bardzo serdecznie podziękować pani przewodniczącej Komisji Oświaty, Jakości Oświaty Katarzynie Hall, która tu jest członkiem naszej koalicji, ale jest, co szczególnie w tym wypadku była ważna, bo jest przewodniczącą Komisji Jakości Edukacji, podkomisji sejmowej, która przygotowywała tą ustawę, wprowadzić taki zapis, w którym zobowiązał ministra do tego oceniania, które pomaga się uczyć, żeby ono było w rozporządzeniu. To rozporządzenie jeszcze jest niewydane. Mam nadzieję, no ten zapis zobowiązuje, więc że ta treść będzie w tym rozporządzeniu i to możemy mieć gwarancję, ale na pewno ta ustawa już zmienia rzeczywistość. To znaczy, że to ocenianie szkolne, o których będą decydować statutami swoi dyrektorzy i nauczyciele w szkołach, ono ma zapewnić uczniowi informację pomagającą się uczyć. No i jest oczywiście pytanie, odpowiedź jest zupełnie jasna dla mnie, czy ocena stopniami pomaga się, znaczy daje tę informację. Dla mnie nie i będę to dalej, na kolejnym swoim krótkim wystąpieniu będę jeszcze trochę później o tym więcej mówił. Jestem przekonany, że my tą walkę wygramy. Przede wszystkim dlatego, że potrafimy współdziałać. I tutaj chcę powiedzieć, że potrafimy współdziałać
z Komisją Sejmową, z Sejmem, z Ministerstwem na pierwszym, w pierwszej kolejności. Potrafimy współdziałać między sobą, co powinno być jeszcze wcześniej oczywiście powiedziane. Potrafimy współdziałać z dyrektorami i nauczycielami. Tutaj jest wiele dowodów i ta sala jest dowodem na to, że potrafimy współdziałać. Mamy silne argumenty, w tym mamy argumenty, no... To pojedyncze, wśród wielu tysięcy badań, pojedyncze pokazują zalety oceniania stopniami. Pojedyncze. To tak samo jak pojedyncze badania mówią, że nie mamy zmian klimatycznych i że cały czas, że to pojedyncze badania, w związku z tym to jest dalej debatowalne. To nie, tak jak zmiany klimatyczne nie są debatowalnymi sprawami i skutki dwutlenku węgla w powietrzu i to jest o czymś, co musimy być świadomi i musimy dla naszych dzieci się czym zajmować. Tak samo tym musimy się zajmować, bo to jest tym, co się dzieje codziennie. Ten dwutlenek węgla w nadmiarze, mamy obecnie go w szkołach. Wiemy, że to jest możliwe. Wiemy, jak to robić, bo ten proces trwa. Więc uważam, że on się skończy sukcesem. Sukcesem jest nasza ta sytuacja. Siedzimy na Zamku Królewskim, tutaj rozmawiamy o poważnej zmianie w edukacji. Rozmawiamy o tej zmianie jako osoby, które nie rządzą tą edukacją, jako ruch oddolny, ten ruch, który naprawdę może wprowadzić zmiany. Istnieje mit, że reformę edukacji to ministerstwo może wprowadzić. Tylko pewne reformy może wprowadzić ministerstwo. Myślę, że te zasadnicze reformy, które wymagają zaangażowania nauczyciela, zaangażowania poznawczego, emocjonalnego, to wszystko łączy się naprawdę z poważnym wyzwaniem dla nauczyciela, o czym tutaj mówimy. To ono wymaga ruchu, który właśnie jest ruchem prowadzonym przez organizacje pozarządowe, tak jak inicjatorzy koalicji. To jest ruchem, który jest prowadzony przez także rodziców, którzy w swojej masie powinni też muszą dużą zmianę wykonać, bo w realności szkolnej to rodzice oczekują stopni bardzo często i to szkoła nie ma odwagi zmienić, bo rodzice chcą wiedzieć, bo oni sami otrzymywali stopnie, oni są, ten nauk uzależnienia od stopni jest bardzo silny i tutaj rodzice go prowadzą jeszcze bardziej niż nauczyciele do szkół wprowadzają. A więc my wiemy, jak współdziałać, wiemy, jak działać. Wydaje mi się, że to jest kwestia czasu. Wszystkie rzeczy, tak jak jestem, pewnie nie jestem oryginalny jako osoba, która nie wierzy w rewolucję, tylko w ewolucję. I ta ewolucja, która świadomie jest prowadzona z zaangażowaniem i z wiarą, którą ten sukces wzmacnia, myślę, że doprowadzi nas do sukcesu. Ona nas już do poważnych doprowadziła. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ponieważ ostatni zapis, który był tutaj na slajdzie, to był wiemy, jak to zrobić. W związku z tym ja teraz chciałabym zaprosić ekspertów, którzy rzeczywiście wiedzą, jak to zrobić. Czyli dyrektorów i nauczycieli, którzy robią to w swoich szkołach. A panel poprowadzi Danuta Sterna. Zapraszam moje panelistki. Bardzo proszę. Mamy 5 panelistek, w tym jedną panią dyrektor. Słucham? Dobrze, to ja będę się... A może to otworzyć mam. Właśnie. Proszę. Witam, siadajcie. Zaczniemy od pani dyrektor, Aleksandra Mikulska, Wrocław, dyrektorka szkoły podstawowej. Ewelina Gorczyca, szkoła z Warszawy, niepubliczna szkoła podstawowa numer 97. Kasia Młodorzeniec, twoja szkoła, jaki ma numer? Tak. Potem jest Marysia Lewandowska z Soli i Justynka Wiśniewska z Lublina. Właściwie część osób stąd Państwo już widzieli, oglądając film, który był tutaj wcześniej, prawda? To są nasze aktorki, które faktycznie pokazały na tym filmie, że ocenianie kształtujące i ocena bieżąca, rozwojowa, jak to zwał, jest w każdym bądź razie u nich w szkole. Ja prosiłam, abyśmy się przygotowali do takiego odpowiedzi na jedno z pytań, dlatego że każdy z nas chodził do szkoły i był oceniany stopniami. I panie,
tutaj, zaczęły pracować w szkole i z jakiegoś powodu stwierdziły, że zmienią to, że zaczną nie stawiać stopnie, tylko zaczną dawać informację zwrotną. I teraz chciałabym zapytać, panie nasze, zacznę może od Justynki z tamtej strony, jak to się stało, dlaczego przestała stawiać stopnie albo ograniczyła stawianie stopni? Tak naprawdę ograniczyłam stawianie stopni, bo w statucie w mojej szkole jednak stopnie obowiązują w klasach edukacji wczesnoszkolnej. Wymusiły na mnie sześciolatki, które 4 lata temu dostałam do klasy i ich potrzeby rozwojowe. Tak naprawdę ich stopnie w ogóle nie interesowały. One żądały natychmiastowej informacji, co one zrobiły dobrze, co muszą poprawić. Zasypywały mnie pytaniami i to był chyba taki motor, do którego się przychyliłam i powiem szczerze, ograniczyłam. W moim przypadku to takie ograniczenie stopni związane było z kursem oceniania kształtującego, w którym uczestniczyłam i tam poznałam właśnie tajniki oceniania kształtującego. Natomiast powiem szczerze, że taką ocenę oceniania w formie informacji zwrotnej podjęłam wtedy, kiedy zauważyłam, że moje wysiłki nic nie pomagają uczniowi się uczyć. I zauważyłam, że jak ja stawiam temu uczniowi 3, to on faktycznie nie uczy się dalej i zostaje w tak zwanej luce. I następnie, kiedy zaczęłam stosować tą ocenę rozwojową, zaczęłam sama dostrzegać, że zarówno ja, jak i mój uczeń osiągamy sukces. Kiedy zaczęłam dawać taką ocenę wspomagającą proces uczenia się, mój uczeń przechodził płynnie z tej niewiedzy, gdzie był w tej luce, czyli przemieszczał się, jak gdyby, jak to mogę powiedzieć, z tej tak zwanej wiedzy, którą posiadał, do tej, którą ja chciałam, żeby on umiał, prawda, żeby znał. I dzięki temu przede wszystkim to zmieniłam swój sposób patrzenia na ocenianie ucznia. Kiedyś, jeszcze może dodam, proszę kiedyś bardzo, oceniałam to, czego uczeń nie umie. Dzisiaj oceniam to, co uczeń się nauczył. I to jest takie dla mnie najważniejsze w tym wszystkim. Dziękuję. Ja miałam bardzo, Kasia. Miałam bardzo banalny powód. Otóż zawsze czułam ogromny dyskomfort stawiając 4, 5 czy 3, bo między jedną a drugą oceną w zasadzie różnica jest żadna i określałam tylko stopień czy uczeń. Czego nie wie, nie wiem, ale wiadomo, że czegoś nie wie. Tylko pytanie czego. Ponieważ od lat pracuję ocenianiem kształtującym i w momencie, kiedy stawiałam ocenę, i tak dzieci przychodziły do mnie i pytały, no to czego ja nie wiem, tak? Albo co było źle. Korzystając z informacji zwrotnej daję pełen obraz tego, co uczeń wie, czego nie wie. I udało mi się przekonać, kiedy w zeszłym roku otrzymałam klasę pierwszą, to była grupa mieszana 6-7-latków, udało mi się przekonać dyrektora i zarząd, że nie można oceniać stopniem umiejętności dzieci u progu szkoły. No, przecież każdy z nich ma inne umiejętności, inny ich poziom, a nie jest on zależny od dziecka. Czyli jak mogę ukarać 6-latka, że krzywo stawia literki, a 7-latek pięknie, prosto. To było nie fair i stwierdziliśmy razem z moją panią dyrektor, że to będzie dobre wejście w świat szkolny, jeżeli pozbędziemy się tych ocen i faktycznie w pierwszej klasie nie miałam ocen. Dopiero w drugim półroczu wprowadziliśmy bardzo ograniczoną ilość i to się sprawdziło. Dziękuję. A mnie, drodzy Państwo, do tego, żeby zrezygnować z ocen, doprowadziła prosta, zwykła nauczycielska frustracja. Pewnego dnia po prostu już najzwyczajniej w świecie nie wytrzymywałam, bo uczyłam chyba liter jakichś moich dzieci i ciągle im powtarzałam o liniaturze, o tym, żeby pisały po prostu w liniaturze. A one, większość klasy, nie wiadomo dlaczego, i nie łapała, brzydko mówiąc, gdzieś się mijaliśmy w tym. I ciągle się zastanawiałam, o co chodzi? I tak sobie myślę, kurczę, przecież ja wiem, że z dziećmi jest jak z Formułą 1. Na suchą pogodę inne opony, na mrzawkę inną oponę. Ale to nie pomagało. W związku z tym
stwierdziłam, że to nie chodzi o te opony, to nie chodzi do końca o metody, które też są ważne, ale chodzi o to, że ja kultywowałam kulturę błędu, o której mówiła Kasia, czyli oceniałam dzieci za to, czego nie potrafią. Mówiłam ciągle popraw to, popraw tamto, a nie wyciągałam tego z nich, co najcenniejsze. I pomyślałam sobie, że moi uczniowie są w najlepszym momencie i w najlepszym czasie i miejscu, w jakim mogą być, bo są w szkole. A szkoła i edukacja zakłada proces. Skoro jest to proces, to on się dzieje. A coś, co się dzieje, zakłada to, co dobre, co już wiem, z jakiegoś punktu i pułapu startuję, ale do jakiegoś też chcę dojść. Po drodze mogę się potykać i popełniać błędy. I ja tych błędów najnormalniej w świecie nie chciałam oceniać. Dziękuję. Pani dyrektor. Ja troszeczkę właśnie z innej perspektywy, z perspektywy dyrektora szkoły. Ja jestem dyrektorem szkoły z klasami integracyjnymi. I u nas bardzo mocno widać było taki czynnik, że do naturalnych takich rozwojowych różnic między dziećmi dochodziły też różnice związane z dysfunkcjami. I myśmy przestali stawiać oceny ze względu na uczniów bardzo dobrych. Ponieważ uczniowie bardzo dobrzy, porównując oceny do na przykład uczniów z dysfunkcjami, nie rozwijali nam się tak, jakbyśmy chcieli. I żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby każdy uczeń porównywał się sam do siebie, czyli żeby nie zahamować tych uczniów bardzo zdolnych, przestaliśmy stawiać oceny. I też mam takie samochodowe, podobnie jak Ewelina, porównanie. To jest troszeczkę tak, z ocenami to jest tak, jak na przykład wyjeżdża dwóch kierowców z Wrocławia, jadą do Warszawy. Jeden kierowca jest 100 kilometrów za Wrocławiem, a drugi 100 kilometrów przed Warszawą. Trudno powiedzieć, który kierowca jest lepszym kierowcą, a który jest gorszym. Oni są po prostu w różnych miejscach tej samej drogi. I dokładnie tak samo jest z uczniami. Ocenianie to jest tak, jakbyśmy oceniali, który uczeń jest lepszy, który jest gorszy. On jest po prostu w innym miejscu. Widać z tego, co dziewczyny mówią, że po prostu ocena kształtująca, ocena jako informacja zwrotna po prostu się opłaca. I dlatego one przeszły na tą ocenę, bo zobaczyły, że to się opłaca. Dzieci się lepiej uczą. I dlatego na to przeszły. Rozumiemy, że to nie jest możliwe, żeby od razu... Spotykamy się z tym naporem, że i rodzice, i ich dziadkowie, i inne osoby mówią, a ile, na ile on umie. Więc jest to trudne do wprowadzenia, na przykład w gimnazjum, raptem. Dlatego, że już dzieci są wystopniowane i już zarażone z tymi stopniami. W nauczaniu wczesnoszkolnym jest ta szansa, że można zacząć i nie zacząć z tymi stopniami. I to jest ta szansa. Ja osobiście niestety nie uczyłam w nauczaniu wczesnoszkolnym. Jak poznałam nauczycielki wczesnoszkolne, się po prostu nimi zachwyciłam. One mają takie świetne sposoby nauczania i tak docierają do ucznia, że naprawdę każdemu z wyższych poziomów uczyć się od nich. Ale studiowałam na przykład pedagogikę waldorfską i to są szkoły waldorfskie na całym świecie, które w ogóle nie stawiają stopni. W ogóle tam nie ma ani przez moment stopni, ani na koniec, ani nigdy. I sobie dobrze dają radę bez tych ocen. Okazuje się, że uczniowie, absolwenci są dużo bardziej społecznie zaangażowani i pełniejsze mają to życie niż te osoby, które są do tej rywalizacji od małego przygotowywane. Ja sama miałam przyjemność uczyć przez 7 lat na pierwszym liceum społecznym na Bednarskiej, gdzie pani Krystyna Starczewska też doprowadziła do tego, że stopni można było nie stawiać oprócz stopni na koniec roku. Na początek, strasznie mi się to podobało, ale pomyślałam sobie, Boże, będą awantury, będą, że to niesprawiedliwie, ja stawiam na koniec jakąś ocenę. Proszę Państwa, przez 7 lat nie było nikogo, kto by miał do mnie jakiekolwiek pretensje, że niesprawiedliwie dostał ocenę na koniec roku. Więc da się to zrobić również i w liceum. Teraz bym chciała, żebyśmy przez chwileczkę porozmawiali na ten temat, bo nie jest to takie powszechne, co dziewczyny zrobiły. Więc jakie było nastawienie uczniów, jakie było nastawienie rodziców, innych nauczycieli, a może nawet dyrektora szkoły na tą innowację? To tutaj Kasia mówiła, że ona porozmawiała ze swoją dyrektorką i że dyrektorka się zgodziła na ten jej eksperyment. Więc może Kasiu jeszcze byś więcej powiedziała coś na ten temat. No w sumie muszę przyznać, że
fakt, że pracuję troszeczkę inaczej niż nauczyciele w mojej szkole, czyli że posługuję się przede wszystkim informacją zwrotną. Był znany i dyrektorowi, i rodzicom, a kiedy dostałam klasę kolejną, część moich uczniów to byli, tych nowych uczniów, to było rodzeństwo tych już, które chodziły do naszej szkoły, więc to było, jakby to powiedzieć, rodzice mieli już też do mnie zaufanie, że nie jest to nic, że ja nie eksperymentuję na dzieciach i dyrektor też miał do mnie zaufanie. Więc może to też wynikało z tego, że nie przychodzę do nowej placówki z nową jakąś szaloną pomysłem, z nowym pomysłem, tylko że przychodzę z czymś, co już wypróbowałam i uważam, że to jest słuszne. Co nie znaczy, że ja w to weszłam tak łatwo, prosto i że od razu mi to wychodziło. Ja też się borykałam z wieloma trudnościami, ale po roku pracy po prostu tego nie żałuję, a moja pani dyrektor pomagała mi i wspierała w tym. Przepraszam, Kasiu, na chwileczkę ci przerwę, dlatego że przyszła pani minister, to my zrobimy przerwę na to, żeby pani minister mogła nas przywitać. Kontynuujemy, tak? Dobrze, to w takim razie bardzo cię przepraszam. Gratuluję ci, że inni nauczyciele z twojej szkoły też poszli za tobą. No w zasadzie musiała pójść za tym moja koleżanka, która też uczy w drugiej klasie pierwszej. Ale ona się po prostu uczyła i uczyłyśmy się razem. W związku z tym, że ona jest bardzo świeżutkim nauczycielem, był to jej pierwszy rok w pracy w szkole. To udało się ją pozyskać. Udało się ją pozyskać i razem w jakiś sposób dochodziłyśmy do pewnych rozwiązań, które uznawałyśmy za najlepsze, czyli w sposób dokumentowania, oceny, co z tym dalej robić. I tutaj ogromne wsparcie dyrektora naprawdę miało duże znaczenie. No, dyrektor jest najważniejszy, więc jeżeli dyrektor będzie za tym stał, to jest nadzieja. Można do Marysi? Ja powiem tak, że ja obecnie, z obecną klasą, którą pracuję, zaczęłam pracować w zerówce. No i oczywiście pracując w zerówce, gdzie nie ma stopni, więc było mi bardzo łatwo wprowadzić ocenę rozwojową i wspólnie z rodzicami pracowaliśmy nad tym, aby dzieci nauczyły się określonych umiejętności. Problem niestety zaczął się, kiedy zaczęła się klasa pierwsza. Bo byłam jedyną tak naprawdę w szkole nauczycielką, która na szeroką skalę stosowała tę ocenę rozwojową. I niestety było mi dosyć ciężko, ale nie zrezygnowałam, choć pomimo, że pojawiały się nawet wśród rodziców takie opinie, że dlaczego nasze dzieci są oceniane w ten sposób, jak wszystkie dzieci w szkole otrzymują stopnie. Jak powiedziałam, nie zrezygnowałam. I teraz mam naprawdę efekt tego, że było warto. Czyli trzeba być twardym. Było warto, bo otrzymałam i z dziećmi przede wszystkim rozmawiam. To jest to, co jest w tej informacji zwrotnej bardzo fajne, że ja mogę rozmawiać z dziećmi. I druga rzecz, otrzymałam taką informację od dzieci, powiedziały mi dosłownie tak, że nie chcą stopni. To było dla mnie naprawdę takim wielkim sukcesem, moim i ich. I przede wszystkim uzasadniły to tym, że kiedy niedokładnie powiedzą lub też napiszą, to nie otrzymują złej oceny, bo wtedy jak otrzymają złą ocenę, to jest smutno i niefajnie. Natomiast jak otrzymają ode mnie informację, co jest nie tak, to wtedy mogą się nauczyć i poprawić. To było chyba dla mnie najważniejsze, taka informacja od dzieci, że to warto stosować. I druga rzecz, rodzice moich uczniów, początkowo nieufni i niezbyt chętnie podchodzący do tego oceniania w klasach 1-3, zaznaczeniem w klasach 1-3, w tej chwili po mojej pracy, takiej podczas zebrań i nad omówieniem, dlaczego my oceniamy oceną rozwojową, no to omówieniem luki, po takich rozmowach powiedzieli, że było warto to robić i jest warto. I więcej czasu poświęcają właśnie dzieciom, chociaż powiem też, że zdarzają się rodzice, którzy mówią, taka ocena to nie jest wcale ocena.
Także jest różnie, ale uważam, że warto, naprawdę warto, choćby dlatego, żeby te dzieci powiedziały tak, jak mnie powiedziały. Dziękuję. Ja chciałam też dodać, że widziałam taki film, który Marysia zrobiła ze swoją klasą, to znaczy filmowała swoją lekcję i razem z rodzicami, puściła ją rodzicom i razem z rodzicami omawiali, co pracuje, a co nie pracuje. Czyli rodzice byli włączeni w to, co warto, jak warto uczyć ich dzieci. No i wtedy na pewno zauważyły plus tego, że dzieci nie dostają trójka, dwójka, jedynka. Justynko. To może ja zacznę od rodziców. Rodziców łatwo przekonać i przenieść ją tak zwaną, ja to mówię, na ciemną stronę mocy, czyli na moją stronę mocy. Czyli żeby oni ze mną współpracowali i byli, no, byli po prostu mi, ze swoimi uczniami i razem ze mną szli w tym samym kierunku do tego samego celu. Właśnie postawić im na pierwszym zebraniu stopnie. Sprowokować ich do wykonania jakiejś czynności, postawić im stopnie. Oni są tak zbulwersowani, rodzice. Rodzicom. Tak, rodzice są tak zbulwersowani, bo ja stawiam piątki, dwóje, szóstki, jedynki, a nawet z buziaczki. Oni są tak zbulwersowani tym, że im to robię coś takiego. Kiedy im dopiero wyjaśniam, po co to zrobiłam, oni dopiero tak chłoną. Ocenić rodziców na przykład, jesteś rodzicem na trójkę. Tak, tak. Tak, bo właśnie chodziło o postawy rodzicielskie i to najłatwiej im w tym momencie sprowokować. Rodzice idą za nami, idą za mną, za moją klasą, za uczniami i powiem szczerze, nie mam w tej chwili, od stopni zaczynamy odbiegać. Druga rzecz, też praktyka, zaprosić ich od czasu do czasu na swoją lekcję. Pokazać im, jakimi metodami i co ja robię. Dlaczego ja tak robię? I w tym momencie rodziców też już mamy coraz więcej za sobą i dochodzi do tego, że w maju moi rodzice w ogóle nie pytają o żadne stopnie, ani o nic. Dziękuję, to może do Eweliny teraz. Teraz przerwy, dobrze. Ja bardzo serdecznie witam panią minister. Bardzo prosimy o kilka słów. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Przepraszam, że tak wpadam jak po ogień, ale przedłużyła się Rada Ministrów i niestety muszę wrócić do obowiązków. I powiem tak, bardzo mi się spodobało to doświadczenie na rodzicach. Ja w ogóle lubię szkołę bez stopni. Akurat tak się składa, że z mojej trójki dzieci dwójka uczęszcza do takich szkół, gdzie to jest pod postacią recenzji przekazywane, więc doświadczam tego osobiście i bardzo mi się to podoba, ponieważ uważam, że to jest informacja, która płynie do ucznia, ona jest zawsze pozytywna, tak? Czyli to potrafisz, a nad tym jeszcze musisz się skupić, żeby było lepiej. To jest sytuacja, w której możemy na każdego ucznia spojrzeć indywidualnie i on przestaje być w tej masie, albo tam średniej, albo wyżej, albo niżej. Samo dobro. Tylko, że jest pytanie, jak to zrobić? Nie wiem, czy państwo odpowiecie dzisiaj na to pytanie. Bardzo bym chciała, żebyście dali mi takiego gotowca. Kiedy zmienialiśmy ostatnio ustawę, zastanawialiśmy się, jak rozszerzyć, bo wiadomo, klasy 1-3 już jakoś się przyjęło, ale czy można dalej? I przyszła do mnie grupa, pan Maciej też nie był, zmienić, wyrzucić wszystkie stopnie i idziemy w tę stronę. I trochę krakowskim targiem, żeby tym, którzy chcą pracować tą metodą, żeby mogli to robić, żebyście państwo, bo rozumiem, państwo jesteście zwolennikami szkoły bez stopni, tak? Wszyscy tutaj? Dobrze. Żebyście mogli przekonywać innych, ale żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Ja przyznam szczerze, że rozszerzając, zmieniając tę ustawę i wpisując, że to ocenianie kształtujące, czy tam ono jest nazywane bardzo różnie, no w każdym razie nie przez stopnie, że ono jest możliwe również na wyższych etapach edukacji, nie tylko na tym pierwszym. Chciałam dać państwu możliwość, ale również zdałam sobie sprawę z kilku ograniczeń. To znaczy powiedziano mi wtedy tak. Ci, którzy bardzo chcą pracować z ocenami kształtującymi, robią to i będą to robić. Natomiast ci, którzy tego nie lubią, to mają gotowce w internecie i robią kopiuj wklej. Więc ja bardzo chciałam uniknąć sytuacji, w której my ustawowo byśmy narzucili pewien nowy obowiązek, bo to wylalibyśmy dziecko z kąpielą. To znaczy państwu znacznie trudniej by się przekonywało tych, którzy tego nie lubią, byłoby kopiuj i wklej.
W dodatku okazało się, że nie możemy całkowicie odejść od stopni, nawet jakich bardzo nie lubimy, ponieważ stopnie służą do różnych innych rzeczy, do stypendiów, są bardzo ważne w momencie, kiedy dziecko przechodzi z jednej szkoły do drugiej szkoły. Jakby cały system nie tylko oceniania, ale wszystko, co się z tym wiąże, jest oparte na stopniach. Spotkałam się również z taką, bo zaczęłam pytać nauczycieli wczesnoszkolnych właśnie, czy im się dobrze pracuje, czy nie i co by chcieli zmienić i ewentualnie jak to widzą później. I oni mówią, no tak, ale rzeczywiście rodzice są tak przyzwyczajeni do tych stopni, że się tego domagają. I akurat te nauczycielki wczesnoszkolnej, z którymi rozmawiałam, mówiły tak, my mamy ten problem, bo ja tam dziecku mówię, czy tam coś mu zapisuję, a on mówi, ale proszę pani, ale co to znaczy? Czy to trójka, czwórka, czy piątka? Więc to jest tak naprawdę mentalnie duża zmiana, więc dobrze jest mieć rodziców po swojej stronie. Ta metoda wydaje mi się świetna. Spotkałam się też z taką opinią bardzo skrajną, dlatego ją zapamiętałam. Jedna z pań nauczycielek powiedziała do mnie tak, no to co, to ja teraz już będę musiała wiedzieć, co umie każde dziecko? Słuchajcie, to mnie przeraziło. Ja powiedziałam, no tak, o to chodzi. O to chodzi, żeby pani wiedziała, co potrafi, a czego nie potrafi każde dziecko. Mówię o tym, żebyście sobie państwo zdawali sprawę, pewnie to wiecie. Weszłam tutaj w momencie, w którym któraś z pani mówiła, że ważny jest dyrektor szkoły. No bezwzględnie ważny, bo też pamiętam z tych naszych spotkań, z tej naszej rozmowy, że tam, gdzie dyrektor szkoły chce takiej zmiany, no to jest łatwiej. A tam, gdzie dyrektor szkoły nie chce tej zmiany i duża część grona pedagogicznego nie chce tej zmiany, tam jest bardzo trudno. Więc macie we mnie całkowitego sojusznika. Bardzo bym chciała, żeby ta grupa nauczycieli, którzy oceniają kształtująco, żeby liczba szkół, które korzystają z takiej możliwości, była coraz większa. Natomiast nie mam żadnej wątpliwości, że właściwą drogą jest dobry przykład i przekonanie, a nie taka silna presja, że teraz wszystko będzie inaczej. Ponieważ mam obawy, że będzie kopiuj i wklej. Także trzymam za państwa kciuki. Jeżeli by się okazało, że już znacie odpowiedź dzisiaj po tej konferencji, to łapię w mig i wprowadzam w czyn. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Zanim jeszcze Ewelinie pozwolę, to chciałam pani minister odpowiedzieć jeszcze, że my wiemy, jak to robić i mamy nawet napisaną książeczkę na ten temat, którą napisały tutaj nasze panelistki, ale też jeszcze Beata Zwierzyniecka jest tutaj i tam jest mniej więcej napisane, co tam jest. No tak, tylko jeszcze trzeba przekonać tych wszystkich nauczycieli, którzy są nieprzekonani, prawda? Także ja naprawdę trzymam kciuki i bardzo jestem ciekawa, czy to, że dajemy taką możliwość na wyższych etapach edukacji, czy to skusi nauczycieli, czy nie. Więc każda sytuacja, w której państwo możecie pokazać, że to jest dobry pomysł, dobra metoda i dobrze wiedzieć, co potrafi każde dziecko, jest bezcenna. Dziękuję, przepraszam, muszę uciekać. Bawcie się dobrze. Bardzo dziękujemy. Mam mikrofon. Szkoda, że pani minister wychodzi, bo ja właśnie jestem z tej szkoły, gdzie pani dyrektor nam narzuciła ocenianie kształtujące i dobrze, że się pani zatrzymała, cieszę się, bo ja teraz tutaj dam świadectwo nawróconego i wyszłam już z pozycji jeża, kiedy moja pani dyrektor mi powiedziała, masz tak robić, tak naprawdę powiedziała, macie tak robić. Nikt z nas tego nie chciał, byliśmy strasznie oporujący, strasznie. Ja na słowo ocenianie kształtujące po prostu dostawałam gorączki i wszystkich po prostu objawów somatycznych, nerwicy i no... Tak, na tym skończmy. Natomiast wszyscy nauczyciele z tej szkoły, w której uczyłam wówczas, po prostu dostaliśmy naoczne dowody na to, że można, że wcale nie potrzeba na to zerywania nocy, ogromu czasu, a po pierwsze zobaczyliśmy efekty wśród naszych uczniów.
I takim dla mnie bardzo emocjonalnym momentem były słowa mojej uczennicy, która powiedziała mi, bo pani jest uczciwa. I ja tak jej zapytam, ale o co ci, kochanie, chodzi, że ja jestem uczciwa? Ona mi powiedziała, no bo pani mi mówi, co ja mam zrobić, jak mam się uczyć i mówi mi pani jeszcze, jak mi to, co mi wychodzi dobrze, a jak mi nie wychodzi dobrze, to jeszcze mi pani powie, jak ja mam to poprawić. No i fajnie, że mnie pani w końcu nie obgaduje z moją mamą. No i o to też już głębiej dopytałam, o co chodzi z tym obgadywaniem. I okazało się, że faktycznie w momencie, kiedy ja stawiałam oceny w różnej formie, wówczas to były buźki, czy tam słoneczka i chmurki, to tak naprawdę szerszą informację zwrotną dawałam tylko rodzicowi, a nie dziecku. No w związku z tym nie robiłam nic innego, jak obgadywałam dzieci. Ale to się skończyło i myślę, że na dobre. Dziękuję. No to teraz jeszcze pani dyrektor. Co pani dyrektor sądzi o tym, że nauczyciele stosują? To znaczy nauczyciele stosują i w mojej szkole nauczyciele nie mieli problemów. Mam wspaniałe grono, które bardzo łatwo weszło w ocenianie. Ale chciałam powiedzieć o rodzicach. Nie jest to łatwe, ponieważ rzeczywiście dzieci przychodzą z takim nastawieniem i rodzice też chcą, pytają się, a tak naprawdę to, co on dostał. No ale Janusz Korczak powiedział, kiep ten, kto chce, żeby było łatwo. Także zmiany są trudne. Ale rodziców, wbrew pozorom, jest łatwo przekonać. A co za tym idzie, jeżeli rodzice nie będą pytać, co dostałeś, a co dostała Dorotka, to dzieci też nie będą uczyły się dla ocen. Dlaczego? Bo proszę Państwa, żaden rodzic nie chce krzywdy swojego dziecka. Każdy rodzic chce, żeby dla jego dziecka było jak najlepiej. A w edukacji wczesnoszkolnej wiemy doskonale, że ocena przyjmowana jest przez dziecko nie jako ocena umiejętności, tylko jako ocena jego osoby. I żaden rodzic nie chce, żeby jego dziecko dostało ocenę swojej osoby, na przykład niską albo nieadekwatną, i żeby z tą oceną szło dalej. I ponieważ rodzice nie chcą robić krzywdy swoim dzieciom, jeżeli się z nimi współpracuje, zaczyna się, myśmy zaczynali na początku od jednej informacji zwrotnej zamiast oceny w miesiącu, tłumaczyliśmy rodzicom, jak się z tym pracuje, rodzice się bardzo szybko przekonują, że to jest dla dzieci dobre. Dziękuję. Ja chciałam tutaj nawiązać do tych szkoleń, które żeśmy prowadzili. 195 tych szkoleń przeprowadziliśmy i bardzo często była taka sytuacja, że przyjeżdżali nauczyciele, którzy nic nie wiedzieli o informacji zwrotnej. Stawiali stopnie, uważali, że ale ktoś ich tam wysłał, przyjechali. Byli na początku niechętni. A dlaczego byli niechętni? Dlatego, że za to szła opinia, że to będzie piekielnie pracochłonne i że nie wiedzą, jak to robić. Po tym szkoleniu, kiedy spróbowali kilka razy napisać tę informację zwrotną, okazywało się, że jest to do zrobienia. I wyjeżdżali, prawie wszyscy zawsze wyjeżdżali z myślą, ja spróbuję, może nie od razu wszystko, ale spróbuję może w części. Dlatego, że z uczniami bardzo łatwo się jest dogadać na ten temat. Jakie prace będą oceniane w jaki sposób? Jakie będą oceniane przy pomocy informacji zwrotnej, a jakie stopniem? Więc można na początek to rozdzielić i wprowadzać stopniowo. Inną sprawą, która tam była na tych szkoleniach bardzo atrakcyjna, to była metoda portfolio. Bo jak dokumentować te stopnie? Chcielibyśmy wiedzieć, po prostu widzieć, że ten uczeń się rozwija. Jeżeli one są gdzieś, te komentarze, nawet przeczytane przez rodziców, wyrzucane albo zeszyty gdzieś odkładane, no to nie widać tego rozwoju. I zaproponowaliśmy taką metodę portfolio, w którym uczeń dla siebie prowadzi zeszyt i razem z nauczycielem dokumentuje swój rozwój. Czyli najpierw na przykład napisał źle literki i nie zmieścił się w liniaturze. I dostał informację, co ma zrobić inaczej, jak ma zrobić. A po pewnym czasie, proszę bardzo, już to umie zrobić. I to jest dla niego nagroda taka sama dla siebie. Proszę, zmieniłem to, co zrobiłem. I to też jest wyjście dla nauczycieli, że w ten sposób będą, moi uczniowie będą mogli uczyć się sami i śledzić swój rozwój. Na koniec naszego panelu chciałabym, abyśmy za chwilę, żebyście się zastanowiły i teraz przychodzi do was wasza koleżanka i mówi tak, dlaczego ja mam to robić? No dlaczego? Powiedz mi, co w tym jest takiego, że warto to robić? I teraz chciałam, żebyście jednym zdaniem dokończyły tę myśl. Co odpowiecie tej koleżance? Nie wiem, kto się zdecyduje pierwszy. Chcesz, Kasiu?
Trudno jest odpowiedzieć jednym zdaniem albo dokończyć, Danusiu, twoją myśl, bo przede wszystkim ja zapraszałam na lekcje. Ja też nagrywałam swoje lekcje i pokazywałam, jak to wygląda. Czyli ale przyjdź, zobacz, przyjdź, że to zobacz. Się opłaca. Tak, że to jest dobre. Przyjdź, że to jest zobacz. Dobre. Mhm. I ostatnie z moich zebrań, tak zwanych dni otwartych, zorganizowałam troszeczkę inaczej. Otóż zaprosiłam i rodziców, i uczniów na takie spotkania. Była cztery, jakby to powiedzieć, stacje, na których rodzice siadali ze swoim dzieckiem i to ono opowiadało o swoich umiejętnościach. I miałam takiego obserwatora, czyli nauczyciela, który chciał to zobaczyć, jak to wygląda, i przysłuchiwał się. I wszyscy byli zaskoczeni po prostu, i rodzice, i ta moja koleżanka, że ci uczniowie tak bardzo świadomie opowiadali o tym, co im wychodzi, co nie, a przede wszystkim powiedzieli rodzicowi, w którym momencie mają im pomóc i w jaki sposób. I ja też podchodziłam i pytałam, jak ja mogę tobie pomóc. Ja bym chciała jednak, wie pani, trochę trudniejsze te zadania, bo ja za szybko je robię. Albo więcej, czy co, niech pani coś wymyśli. Przecież to jest tak cenne, że w żaden inny sposób nie uzyskamy takiej informacji. I to najbardziej przekonało. Ja bym poprosiła może, żeby do Justynki na chwilę poszło, dlatego że ja chciałabym, żeby Justynka opowiedziała historię o tym, bo wydaje się, że uczniowie, tacy mali uczniowie, co oni mogą wiedzieć o tym procesie uczenia się? Czy oni w ogóle mogą ocenić, czy oni się uczą, czy nie? A Justyna z dziećmi 6-letnimi, co tutaj było widać na filmie, stosuje ocenę koleżeńską. To znaczy, że jeden uczeń daje informację zwrotną drugiemu uczniowi. I mogłaby byś o tym opowiedzieć, jak to było? Znaczy, to było bardzo ciekawie i wesoło, ponieważ stosowałam ocenę koleżeńską akurat nie przy czytaniu. Oni sobie stawiali kiedy pracowali plastycznie, ale akurat przyjechał pan na nagranie i pan powiedział, wie pani, ale brakuje, do dzieci się zwrócił, znaczy najpierw do mnie, że brakuje mu takiej oceny koleżeńskiej. No ja mówię, słuchajcie, pan zapytał, czy damy radę. Proszę panią, damy radę. To było jeszcze w ogóle tak, że ja akurat wróciłam z sanatorium, więc ja się z dziećmi dopiero 2 dni widziałam. Więc ja już pełna takiej obawy. Ja po prostu musiałam wyjść i się wyśmiać, kiedy oni zaczęli sobie udzielać tej informacji, bo oni po prostu mnie małpowali. To, co ja przez pół roku, od września mówiłam Martynko, do nich. Martynko, czytasz płynnie. Na przykład. Oni tak powtarzają moje słowa. Oni łapią moje sformułowania nawet. Okazuje się, dzieci są naszym zwierciadłem i właśnie w ten sposób można pokazać. A pytała Danusia, jak przekonać koleżanki. Przekonać swoją pracą, być takim konsekwentnym, mimo że mówią do mnie, że ja w sekcie jestem albo coś robię innego w ocenianiu kształtującym. Iść sobie dalej do przodu i pokazywać swoją pracą. I dzieci innych w klasach rodzeństwo wymuszą na innych paniach, a jak nawet wchodzi nauczyciel inny do mojej klasy, dzieci potrafiły w pierwszej klasie 6-latki najmłodsze wymusić na panu informatyku, panu odpływania, podawanie kryteriów sukcesu. Dziękuję. Tak. Marysia? Ja idąc za tym tokiem, który tutaj się toczy, to może powiem tak, że dla mnie najistotniejszą rzeczą, którą chciałabym zachęcić, jest to, że mogę podzielić się po prostu świadomością i odpowiedzialnością za naukę dziecka właśnie z dziećmi. To jest to dla mnie najważniejsze. I mówiąc szczerze, dzięki temu, że się podzieliłam, to jestem radosna i pomimo ponad 30 lat pracy czuję, że zarówno jak ja, jak i dzieci rozwijamy się, że nie narzekam, a przede wszystkim stosując rubriksy, takie tabelki i nie stawiając stopni, bo Kasi pozazdrościłam, że ona wcale nie stawia, więc stosując te rubriksy po prostu widzę konkretny i namacalny przykład pracy dziecka, bo jeżeli ja na bieżąco oceniam ucznia i na bieżąco zaznaczam w tych rubriksach, tabelkach, umiejętności dziecka, łącznie z poprawą, to ja mam konkretny przykład
na jak i dowód, na jakim etapie jest moje dziecko, na jakim poziomie, jak wzrasta. I nie muszę mieć tych stopni. To jest to, co dla mnie jest przekonujące. A czy dla kogoś, nie wiem, ale ja chciałabym, żeby to było. Dziękuję. Marysia tutaj jeszcze powiedziała jedną rzecz bardzo ważną. To znaczy, jak będziesz nauczycielu to stosować, to będziesz miał radość ze swojej pracy. A nie tylko będziesz wykonywał swój zawód, ale jeszcze będziesz robił coś ciekawego. I więc to jest też dodatkowa plus. Ja bym chciała jeszcze wrócić do tych samoocen, o których powiedziała Kasia. Ja też mam taki dowód. Mam go nawet dzisiaj ze sobą, gdyby ktoś nie wierzył. Napisany 19 maja przez moje dzieci, klasę sześciolatków, które po roku prowadzenia właśnie taką oceną rozwojową były w stanie same absolutnie napisać, w czym są dobre, co im wychodzi dobrze z poszczególnych edukacji. I tam znalazłam takie piękne, naprawdę jestem z nich dumna, piękne wpisy, na przykład lepiej czytam. Drodzy Państwo, słowo lepiej pokazuje nam proces, pokazuje nam to, że dziecko zauważyło, że poszło do przodu, zacząłem z jakiegoś pułapu, a jestem gdzie indziej. Była tam też miejsce, nad tym muszę jeszcze popracować. Sześcioletnie dzieci były w stanie same sobie wyznaczyć obszary pod koniec pierwszej klasy do pracy. Życzę nam dorosłym takiej samoświadomości. I ostatnim punktem tej samooceny było, aby lepiej się uczyć, potrzebuje. I tam dzieci wpisywały na przykład, od pani potrzebuje ciszy w klasie, a od rodziców gumki i ołówka. Oczywiście bardzo takie konkretne, ale na przykład były również spokoju w domu, tego, żeby brat mi nie dokuczał, trudniejszych zadań, liczydła. Były bardzo różne odpowiedzi. Cały szereg, ale to jest taki namacalny dowód. Gdybym miała pani Danusiu kogoś przekonać, to bym pokazała to. A drugą sprawą, jaką bym zrobiła, udzieliłabym wsparcia. Bo wiem z doświadczenia, o którym już tutaj powiedziałam, że zmiana budzi obawy. Bo zmiana zakłada zejście z poziomu mistrza do poziomu ucznia. I takie wsparcie bym po prostu koleżance dała. Dziękuję. I jeszcze ostatni głos. Tak, ja też pozwolę sobie krótko powiedzieć, bo oprócz tego, że jestem dyrektorem, jestem też nauczycielem polonistą, który nie stawia ocen już od 5 lat. I dziewczyny bardzo ładnie mówiły o tych dowodach, argumentach po stronie ucznia. Wydają mi się one bardzo takie oczywiste. Ja powiem może o takim argumencie ze strony nauczyciela, jak ja też przekonywałam moje koleżanki. Proszę Państwa, żaden człowiek nie lubi robić rzeczy bez sensu. Ja osobiście swój czas bardzo cenię. Mam dużo rzeczy do zrobienia i ocenianie kształtujące daje mi takie poczucie sensowności i potrzebności tego, co robię. I myślę, że to jest bardzo mocny argument. Ja bardzo dziękuję, a chciałam jeszcze dokończyć, że wszystkim Państwu życzę, abyście mieli Państwo takich szefów, jak tutaj mamy, i którzy będą Wam mówili, co zrobiliście dobrze, co zrobiliście niedobrze, co powinniście poprawić, a nie będą Wam stawiać trójek, czwórek i jedynek. Dziękuję bardzo. Tak jak zapowiedziałam, wypowiadali się teraz najlepsi eksperci, tak? Praktycy, którzy rzeczywiście przez wiele lat robią to w praktyce. Teraz zaproszę Jacka Strzemiecznego, żeby pokazał, jaka siła stoi za naszymi ekspertami. Siła informacji zwrotnej. Ja się trochę czuję zażenowany, po tym ja będę trzymał w ręku. Dobrze, potem zaraz. Po tych koleżankach, które tutaj mówiły, jak robią to praktycznie, ponieważ wiele rzeczy, o których chciałem powiedzieć, zostało powiedziane i myślę, że zostało powiedziane dużo bardziej wiarygodnie, niż ja to potrafię powiedzieć. Ale przygotowałem prezentację, więc będę za nią podążał. Mam nadzieję, że znajdą się też tutaj rzeczy nowe. Zacznę od czegoś, co jest dość oczywiste, mianowicie praca uczniowska oceniona na 3+, to mogło być 4+, ja tutaj to sam dostawiłem, bo to jest jedna z przykładów pracy, która była oceniana kształtująco, ale wyświetlam ją, żeby sobie zdać sprawę, co rodzic, co uczeń wie o tym, co zrobił dobrze, co źle po zobaczeniu takiej pracy.
uczeń, tak jak tutaj ciągle powtarzamy, potrzebuje, do uczenia się potrzeba informacji zwrotnej. To nie ulega wątpliwości. Ocenianie jest potrzebne. Ocenianie, które daje, no tak jak my tutaj to przedstawiamy. Ale niestety nie będę argumentował, że stopień, bo ja słyszę, są nauczyciele, którzy twierdzą, że stopień daje tą informację. Nie podejmuję się w tej chwili tutaj udowadniać, poza tymi badaniami, że, które pokazują właśnie negatywność tej sytuacji. Uczeń potrzebuje zrozumiałych kryteriów sukcesu. Tutaj to padało. Każdy z nas potrzebuje wiedzieć miejsca, do którego zmierza i co będzie oceniane. Ja sam doświadczałem wiele razy jako uczeń, tutaj odwoływałem się do swojej historii, sytuacji, które dzisiaj interpretuję, że moje niepowodzenia w języku polskim, ja regularnie miałem poprawki wcześniej, a potem właśnie polski był tym głównym przedmiotem, który spowodował, że powtórzyłem klasę szóstą, a później cały czas mi nie szło, to było to, że ja naprawdę nie wiedziałem, znaczy ja ciągle liczyłem, jak było wypracowanie, że ja tym razem dostanę dobry stopień. Po czymś nie otrzymywałem. Ja nie byłem w stanie zobaczyć, co ja źle robię, ponieważ ja nie byłem w stanie po prostu no, samoocenić się jak te sześciolatki, które tutaj, o których mieliśmy tutaj przykłady. Uczeń chce zauważyć, że uczenie jest skuteczne. Też tutaj padały te przykłady. I zauważyć, że sukces jest w jego zasięgu. To zawsze jest bardzo istotne. To różne drogi, te metafory samochodowe, prawda, skąd idę, prawda, są tak, no, tak znaczące, że po prostu ten zadanie, które dobrze jest wpasowane, co w tym momencie uczeń może zrobić. Uczeń musi się o tym przekonać. Jest taki kilka badań, które tutaj przytoczę. Bardzo sławny, to się nazywa nawet Butler Effect. O tym, znaczy przez Ruth Butler z Hebrew University. Takie badania bardzo znaczące i cała seria badań. I one pokazywały tutaj, żeby uprościć, że jeżeli uczniowie podzielono na trzy grupy, jedni otrzymywali stopień, drugi stopień informację zwrotną, trzeci otrzymywali informację zwrotną. Okazało się, że poprawa uczenia się ci, co otrzymali stopień i informację zwrotną, jest stopień zero, informacja zwrotna bliska zera, ci, co otrzymywali tylko informację zwrotną, to był plus. To, co ja się staram zrobić w tym moim wystąpieniu, to pokazać, na czym polega informacja zwrotna i dlatego tak głębiej tak sięgam. Jak Państwo myślą, dlaczego, mimo że była informacja zwrotna w tej drugiej linijce, stopień informacja zwrotna, to dlaczego efektu nie było? Ja słyszę, no stopień... Inny eksperyment, tak właśnie, inny eksperyment mnie to lepiej, który też jest, ja nie pamiętam, jaki jest autor tego eksperymentu, ale on bardzo łatwo go powtórzyć, a my mentalnie możemy go w tej chwili powtórzyć. Jak uczeń otrzymywał informację zwrotną i stopień następnego dnia, nie pamiętał informacji zwrotnej, jak się sprawdzano, a stopień pamiętał. Znaczy siła stopnia jest taka, że on po prostu, on tylko zajmował się stopniem, a ta informacja zwrotna po prostu, no już ważniejszy był stopień od informacji zwrotnej. No wiadomo, no, potem co otrzymałeś tego dnia w szkole, było pytanie. Kilka badań, których pewnie część Państwa zna, ale może część nie zna, to są sławne metaanalizy Hattiego, 800 metaanaliz, 52 tysiące badań. To przeniosło się to z medycyny, gdzie aby dopuścić lek, trzeba robić metaanalizy. Teraz w edukacji także większość wniosków. Nie znaczy, że my tylko wiemy z metaanaliz, ale większość takich wniosków generalnych, no to jest jednak, zbiera się już badania. Ci, co nie wiedzą, metaanaliza to wszystkie z danej dziedziny badania i próba sprawdzenia wielkości efektu, tak, to dokładnie wielkość efektu na podstawie wszystkich badań. To znaczy, jeżeli to jest 100 badań, to zbieramy te 100 badań i patrzymy, jaka jest siła w efektu. Jest wzór, ja nie będę w tej chwili tutaj, bo nie ze względu na czas, analizował, bardzo prosty sposób. Tak się, w ten sposób się liczy na świecie metaanalizy. Hattie zrobił taki barometr wpływu, jest on bardzo znany w tej chwili. On pokazuje te 0,4, to jest średnia z wszystkich badań, jakie z tej całych... iluś tam 60 tysięcy badań. A propos, to on już ma tych metaanaliz, które w tej chwili w tej bazie danych, to jest ponad 1000, ale to nie jest istotne, ponieważ średnio, wiadomo, jak statystyka, to co się okazało przy 800, to przy 1000 jest te same wyniki są, to już nie zmienia. I ten 0,4 to jest wielkość
przeciętny, to jest wielkość taka, powyżej której warto mieć efekt, bo poniżej 4 to jest samo chodzenie do szkoły, to jest, że chodzi się do szkoły. Część tego między 0-15 to jest po prostu rozwój naturalny, taki no, fizjologiczny, że tak powiem, który powoduje, że uczeń jest po prostu, więcej wie po roku, prawda? I powyżej 0-4 to są te wyniki, o które on twierdzi, że warto walczyć, warto się starać, powyżej 0-4. I teraz się okazuje, że siła informacji zwrotnej, która jest z ponad 1000 badań obliczona, to jest powyżej 0,7, 0,73, to jest jedna z najwyższych w edukacji. I to był taki, znaczy to oczywiście nie on pierwszy zauważył, bo inni badacze z tych którzy robili te metaanalizy, zauważyli, jak bardzo informacja zwrotna jest istotna. I że to jest w ręku nauczyciela, jest to jedno z ważniejszych narzędzi, jakie on ma w uczeniu się uczniów. Tu jest zebrane także z badań Hattiego inne także wyniki. Tu są także monitorowanie nauczania i on twierdzi, Hattie w swojej książce pisze, że to monitorowanie nauczania, także, czyli ta ewaluacja kształtująca, jeszcze jest ważniejsza i to jemu pozwoliło lepiej zrozumieć, na czym polega w ogóle informacja zwrotna. Że informacja do nauczyciela, to znaczy, tutaj padało też, to była o tym mowa, nauczyciel wie, gdzie są jego uczniowie. Ocenianie to nie jest tylko ocenianie uczniów, prawda? Tylko to jest i ta ocena dla nauczyciela, że on rozumie, jak on postawił 4, to on, co on wie, jak on postawił 3 i plus albo 4, gdzie są jego, co wiedzą, co rozumieją, co potrafią. Znaczy on sam zgasił swój aparat poznawczy, jak on to postawił ten sposób, ten stopień. Ale jeżeli on potrafi śledzić, znajduje narzędzia śledzenia, co potrafią uczniowie, to on może właśnie być efektywnym nauczycielem. To jest intuicyjnie, to jest oczywiste. To jest tak jak uczyć z zamkniętymi oczami, nie widzieć, czy uczniowie zrozumieli, nie zrozumieli, czy podążają za mną i iść dalej. Inne wyniki, ta informacja zwrotna, to już mówiłem, 0,84. Eksponowanie celów nauczania, bardzo znaczące. Eksponowanie kryteriów sukcesu, także znaczące, 0,55 to jest duże, to jest także powyżej. Eksponowanie kryteriów sukcesu, że uczniowie wiedzą, za co będą oceniani, wiedzą, czego oczekuje następnego dnia od nich nauczyciel. A tutaj dałem jako tego tło wspomaganie nauczania TIK z ponad prawie 5000 badań. To jest zupełnie, znaczy to jakby widać, TIK, średnia z wszystkich badań TIK-owskich pokazują, że tyle samo jest takich, co poprawiło, jak i takich, co nie poprawiło. Nie znaczy, że oczywiście TIK nie potrafi poprawiać, tylko sam TIK nie poprawia. Metody nauczania, wykorzystanie TIK poprawiają. Tutaj widzę, będziemy potem pewnie o tym jeszcze więcej mówić, i może nie na tej konferencji, ale mówimy o tym bardzo często. Jak bardzo właśnie istotne są metody i tak jak tutaj podkreślam, istotna jest przytomność nauczyciela, kontakt z uczniami. Zresztą jeden jeszcze, a może później o tym powiem za chwileczkę. Z wszystkich tych badań, tych metaanaliz i innych badań takich sumujących wynika, że informacja zwrotna jest koniecznym albo bardzo znaczącym elementem wszystkich wysokoefektywnych metod nauczania. Znaczy, gdzie są efekty nauczania, tam musi być informacja zwrotna. Zresztą dla mnie najbardziej takim przemawiającym symbolem tego jest uczeń, nadpobudliwy uczeń z ADHD, który siedzi przez godzinę przed grą Nintendo i on uczy się, coraz przechodzi, coraz do kolejnych, nie wiem, tam komnat albo trudności, stopni trudności, prawda, samochód jedzie szybciej, różne rzeczy robi, prawda? Dlatego, że w jego proces uczenia ta gra komputerowa, TIK, wprowadził bardzo sprawny mechanizm dawania mu informacji zwrotnej. Nie ma problemu z uwagą. On kompletnie jest skupiony na tej grze. On jest kompletnie skupiony, dlatego że informacja zwrotna to nie jest tylko przypadkiem informacja zwrotna, która płynie od nauczyciela. To jest informacja zwrotna, która z zadania edukacyjnego, także z książki, którą uczeń uczy się i na przykład koryguje jego myślenie. To też jest informacja zwrotna. Znaczy, że informacja zwrotna płynie od nauczyciela, z samego wykonania zadania, płynie także od rówieśników. Zresztą są badania, które mówią, że uczniowie w klasie szkolnej otrzymują więcej informacji zwrotnej od rówieśników niż od nauczyciela. Te same badania mówią, że większość tych informacji zwrotnych, które uczeń otrzymuje od rówieśników, jest błędna.
mimo to się uczą. Ale jest więcej tych informacji zwrotnych od rówieśników, co intuicyjnie też wiemy, że tak musi być, że tak zapewne tak jest. Tutaj jedna z koleżanek mówiła o luce, to może to jest trochę przeniesienie tego języka z badań zresztą, którą, że informacja zwrotna i o tym, że ta informacja pomaga pokonać lukę. Pomaga pokonać lukę między tym, gdzie uczeń dzisiaj jest, a gdzie ma być. I to jest ten element informacji zwrotnej. To się od lat gdzieś właśnie 80. Sedler, o ile się nie mylę, wprowadził tą koncepcję, utarło się w edukacji. Tak, Sandler, przepraszam, źle powiedziałem nazwisko. I on powiedział o trzech takich kryteriach w koncepcji oceniania kształtującego. Przepraszam, trzech takich aspektach. Tak. Bycie świadomym stawianych przed nim zadań i wymagań, że uczeń ma być świadomym. Prawda? No to było to parę razy tutaj mówione, oczywiste. Porównać ten w dany moment, w którym się on jest, z zadaniami i wymaganiami. Po prostu wiedzieć, gdzie jestem i wiedzieć, gdzie zmierzam. Podejmować różne działania, które potrafią to tam doprowadzić. Może taka jedna uwaga. Nauczanie nie jest tym samym, co dawanie informacji zwrotnej. Bo nauczanie to jest tworzenie sytuacji edukacyjnych. Tak planowanie tych sytuacji edukacyjnych, żeby w trakcie ich uczeń otrzymywał informację zwrotną z zadania, od rówieśników, od nauczyciela, to jest to miejsce informacji zwrotnej. To nie jest to same, bo oczywiście też z badań wynika, że jeżeli uczeń dopiero uczy się początek jego uczenia się jakiegoś dziedziny, to informacja zwrotna nie jest jemu przydatna. Informacja zwrotna jest przydatna przy pewnym wykonaniu zadania, na pewnym etapie. Bardzo często to, co te nauczycielki o czym nie mówiły, to są różne metody, które one stosowały. To nie jest tylko informacja zwrotna. Informacja zwrotna jest pewnym elementem, który właśnie, jak naukowcy twierdzą, jest koniecznym elementem skutecznego uczenia się. John Hattie zaproponował trzy pytania, które my bardzo często w szkoleniach proponujemy i tak nauczycielom, ażeby oni starali się uczniom odpowiedzieć na te trzy. To jest, żeby uczeń wiedział, dokąd zmierzam, bo to są pytania dla ucznia. Dokąd zmierzam, jak mi idzie obecnie, jakie są następne kroki. To jest proste do pewnego stopnia, co ja mówię. Są także takie cztery poziomy informacji zwrotnej. To jest informacja, która jest związana z zadaniem. I tutaj to jest informacja korygująca. Uczeń potrzebuje tych z wykonanym zadaniem. Są takie, które związane są z procesem uczenia się. Jak mam się uczyć, prawda? I zmiany w tym procesie uczenia się. I są informacje, które są związane ze samosterownością. To jest, gdy uczeń jest, żeby on mógł być autorem, to była mowa, tutaj też w sześciolatki, żeby on mógł być autorem swojego uczenia się. On podejmował decyzje, on kierował swoim uczeniem się, prawda? To jest ten najbardziej ambitny część informacji zwrotnej. Zaraz powiem o badaniach, które pokazują mniej więcej, jaka struktura tych informacji jest. Oraz jest pochwała, ganienie. Te ostatnie mają, ja może zacznę od tych ostatnich, one mają małą wartość informacyjną niewątpliwie, ale chcę powiedzieć, że są inne badania, które pokazują, że relacja między nauczycielem a uczniem jest jednym z także bardzo silną, siła efektu jest bardzo duża, pozytywna relacja. I bardzo często to chwalenie jest takim elementem budowania tej relacji, ale dobrze jest, jak się tego nie łączy z zadaniem. Znaczy, to zaciemnia. Jest taki duży nurt badań, który pokazuje, jak bardzo mówienie uczniowi na przykład jesteś inteligentny, jesteś dobry, znaczy jak naprawdę negatywnie wpływa, ponieważ za chwilę jest lęk, że uczeń, znaczy, że ja mam tą inteligencję. Jeżeli się uważa, że ktoś otrzymuje dotyczące self swoje, własnej osoby, dotyczące ja, oceny, to się łączy z ryzykiem i uczeń, który jest bardzo często chwalony, jak jest inteligentny, jak jest zdolny, on będzie się bał podjąć ryzyka trudnego zadania, bo może stracić tę opinię.
sam przed sobą, przed nauczycielem, prawda? Znaczy, że dużo lepiej jest, jeżeli informacja ta mówi o tym, że jesteś w stanie się uczyć, prawda? Że to jest, że inteligencja jest plastyczna, że inteligencja jest kształtowalna, że inteligencja nie jest stała. I to jest, znaczy to już jest taki może wtrend, taka uwaga na boku, poza nasz główny tutaj nurt naszej rozmowy. Jeżeli chodzi o tych odsetki informacji zwrotnej na tych czterech poziomach, to okazuje się, i to są konkretne badania, to nie są metaanalizy, to są próbki po prostu, że najwięcej jest, jeżeli chodzi o zadanie, prawda? I one są ważne. Ja nie chcę powiedzieć, że nie są ważne, bo ja za chwilę będę jakby trochę żałował, że do tej samoregulacji mało w szkole jest tych informacji, prawda? Tego najbardziej ambitnego poziomu uczenia się, kiedy to uczeń kontroluje swoje uczenie. I jak on ma kontrolować swoje uczenie? Czy ta regulacja. Ale zadanie i korygowanie uczniowie chcą poprawek. Dotyczy to bardziej prostych zadań, prostej czynności, której się uczą. Wtedy one są bardzo potrzebne, bardzo konkretne są potrzebne. Zresztą też się okazało, że ten, jeśli chodzi o to motywowanie zewnętrzne do uczenia się, to jeżeli są badania, które mówią, że jeżeli zadanie jest nudne, nieciekawe, na przykład przylepianie znaczków, albo na przykład stanie przy taśmie produkcyjnej i albo no po prostu przyszywanie kołnierzyków do garnitura, no cokolwiek, to wtedy nagradzanie zewnętrzne jest ważne, bo to daje znaczenie do tej czynności, która sama w sobie jest głupia. Prawda? To ona jest głupia. To wtedy to jest ważne. I wtedy to nagradzanie też stopniami by było takie wzmacniające. Ale jeżeli łączy się to z kreatywnością, łączy się to, jeżeli... Ale najbardziej niszczące jest wtedy, kiedy zadanie jest samo w sobie wartościowe. Klasyczne badania, które mówiły, dotyczyły krwiodawstwa. Krwiodawstwa, które robiono za darmo i krwiodawstwa, które robiono, w pewnym momencie wprowadzono pieniądze za krwiodawstwo. Znaczy we Włoszech takie badania były robione. I okazało się, że jak wprowadzono pieniądze, to wtedy przestano, znaczy to miało znacznie mniejszy efekt. Coś, co było z motywacji wewnętrznej, chcemy zrobić za pieniądze. Znaczy to nie jest właściwe po prostu. Także się okazało, i to inne badania, że jeżeli zadanie łączy się z jeżeli zadanie ma być kreatywne, to w momencie, kiedy właśnie nagradzanie, i to w eksperymentach wyraźnie pokazywano, że jeżeli nagradzanie wprowadzono, w tym wypadku to było płacenie, bo to był eksperyment taki laboratoryjny, płacenie za coś, a później jednej grupie mówiono, płacono za, wpierw wszystkim nikomu nie płacono, wszystko jedno, nie będę chodził w szczegóły, ale w momencie, kiedy zaczęto płacić, to kreatywność i chęć, kiedy przestano płacić, to chęć robienia tego malała, ewidentnie. Znaczy jak już nie płacono, to już później tym, którym wcześniej nie płacono, dalej ze względu na ciekawość, atrakcyjność zadania chcieli go rozwiązywać. Zresztą te badania pierwsze to były zrobione na, o ile pamiętam, na małpach, nie chyba nie na szympansach, na których małp. Znaczy okazało się, że ten demobilizujący efekt nagradzania także występuje nawet na poziomie inteligencji zwierzęcej. Prawda? Że zwierzęta także chciały wykonywać zadanie ze względu na ciekawość poznawczą, a w momencie można było ją zlikwidować, jak robiono nagrody. No i to samo mamy oczywiście w znacznie, znacznie większym stopniu, jeżeli chodzi o nasz umysł ludzki, no, co jest istotne. Za mało jest tej samoregulacji, za mało jest na proces. Nasz problem, dlaczego tak jest? Dlaczego jest ta trwałość? To jest ten sam slajd, który ja już poprzednio wyświetlałem. Pomimo tych wniosków z tysięcy badań, prawda? Jest ta olbrzymia trwałość. Mimo tych codziennych doświadczeń, mimo naszych starań naszej koalicji, opór, który mamy, prawda, jest tak duży i dlaczego szkoła tak się słabo zmienia? Odpowiedź nie jest prosta, ale ja dam jedną z możliwych, prawda? I pewnym jest uproszczeniem. Mamy pewien taki dydaktyzm, który jeszcze ma swoje w Komeńskim i on jest u Komeńskiego wprost eksplicyte wyrażony. On mówi, że nauczyciel będzie jak farbą drukarską, bo to jest zachwyt nad wynalazkiem druku, prawda, który był tak efektywny, jak farbą drukarską w umysłach dzieci będzie drukował nową wiedzę. Albo inne ryciny także oświeceniowe, które pokazują, jak się olej nalewa w szkole po prostu do głów uczniów. I to się nie skończyło. To jest część naszej cywilizacji i naszego myślenia o szkole.
My wszyscy mamy tendencję do myślenia, powiedziałem ci, to rodzic, powiedziałem ci, żebyś ty zrobił, a ty ciągle tego nie rozumiesz i nie robisz. Znaczy ciągle mamy tendencję, że wystarczy powiedzieć, wystarczy nalać, już ktoś wie, już struktury poznawcze się zmieniły. Ten paradygmat mechanistyczny jest czymś, czym szkoła jest przesiąknięta. Nasi rodzice są przesiąknięci, ja jestem przesiąknięty, niestety państwo też, my byliśmy uzależnieni od stopni, uzależnieni od tego paradygmatu i to nie tylko szkoła, to jest po prostu życie społeczne. I ten inny paradygmat, który bardziej jest podmiotowo, paradygmat poznawczo-społeczny, który nie jest jedynym możliwym. I przypadkiem nie mówię, że właśnie do pewnych czynności ten paradygmat ćwiczenia, który wymaga wytrwałości, tego co także mówi się deliberate practice, taka przemyślana praktyka, gdzie my ćwiczymy ze względu na jakiś cel i jest wytrwałość, ćwiczenie jest też potrzebne. Uczenie się nie jest zawsze przyjemne. Zmienianie własnych struktur poznawczych nie jest przyjemne. Przeuczanie ruchów naturalne nie jest przyjemne. Nowe ruchy, trzeba ich nauczyć się, to też nie jest niewątpliwe. Ale ten paradygmat poznawczo-społeczny, w którym proces uczenia się wiąże się z otrzymywaniem odpowiednich informacji zwrotnych. Jest tym, co musimy nauczyć się wprowadzać do szkoły. Nauczyć się zmieniać szkołę tak, żeby ten element był bardziej obecny. Proponowanym rozwiązaniem i koncepcją jest ocenianie kształtujące. My przypadkiem w Centrum Edukacji Obywatelskiej nie myślimy, że ocenianie kształtujące to jest wszystko. Myśmy to wybrali jako taką dobrą strategię, która dzisiejszej polskiej szkole, ten krok pokonywania luki, gdzie jesteśmy, a gdzie chcielibyśmy być, dobrze może właśnie pomóc nauczycielom, systemowi pokonać. Także dla nas, my też używamy metafory pokonywania luki, używając właśnie koncepcji oceniania kształtującego. Dziękuję bardzo. Tak jak to, myślę, że dzisiaj Jacek Strzemieczny powiedział, że gdybyśmy szli sami, to nie mielibyśmy szans otworzyć tej furtki. Tylko dzięki temu, że powstała koalicja i że mogliśmy razem wspólnie przeforsować nasze zdanie, tak, że można nas było usłyszeć, osiągnęliśmy ten sukces. Dlatego teraz chcielibyśmy też zaprosić koalicjantów, żeby mogli wypowiedzieć się, dlaczego to ważny jest dla nich temat. Poproszę panią Katarzynę Hall, przewodniczącą Komisji Sejmowej Jakości Edukacji. Zapraszam. Zapraszam pana Jacka Jakubowskiego, psychologa, trenera, superwizora treningu psychologicznego, współzałożyciela grupy TROP. Zapraszam panią Elżbietę Tołwińską-Kulikowską, wiceprezeskę Federacji Inicjatyw Oświatowych, pedagoga. Przez ostatnie 10 lat pracowała w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Witam panią profesor Małgorzatę Żydko, doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Witam też dyrektorów szkół, panią Zofię Steć, dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 1 imienia Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim. Pana Jacka Pasierba, wicedyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Będzinie. I panią Joannę Walczak, Zespół Szkół Ogólnotechnicznych w Lublińcu. Panel będzie moderował pan Wróbel, natomiast na razie jest gdzieś w kuluarach. W związku z tym poproszę ciebie, Jacku, żebyś przez chwilę pełnił rolę prowadzącego panel. Przepraszam, miałem wrażenie, że nie zaczniecie państwo beze mnie. Dzień dobry.
Nie, nie, dziękuję, dziękuję. Nauczyciel siedzący ma o 40% mniejszy wpływ na uczniów niż stojący. Tego nauczyłem się na studiach i trzymam się tej zasady z różnych względów. Panie i panowie, chciałem najpierw zacząć od pytań do dyrekcji szkolnych, bo ta impreza nie jest imprezą naprawdę dyskusyjną. To nie jest tak, że tutaj jest wśród panelistów ogromny podział na zwolenników ocen i zwolenników opinii kształtujących. Boże broń. Wszyscy tu są za tym, żeby pisać i nie stawiać stopni. Więc chciałem z punktu widzenia praktycznego zapytać, czy tak rzeczywiście może być? Czy w szkołach może być tak, że zamiast stopni, które stawiamy od zawsze, od kiedy postawiono pierwsze mury polskiej szkoły, mogą być te straszne, długie, męczące nauczycieli opinie? Która z pań pierwsza? Pani jest najbliżej, prawda? Ja jestem dyrektorką szkoły ponadgimnazjalnej zespołu szkół Liceum Ogólnokształcące i Technikum, więc zmagamy się z nauczycielami przedmiotów ogólnych i również zawodowych. Stąd i specyfika jest inna i nie jest tak różowo i pięknie jak w nauczaniu wczesnoszkolnym, bo jest to taki ostatni próg przed studiami, gdzie oceny nadal są w skali 2-5, 1-6 się nie rozszerzyło, a tu nagle mamy zrezygnować z tej oceny. Ale da się. Jest to praca długa i myślę, że przede wszystkim zaczynająca się od dyrektora, od tej głowy, która jeśli jest przekonana, to jest w stanie zarazić swoich nauczycieli tym, aby zamiast stopniem mobilizować informacją zwrotną. Myśmy się nie wyzbyli oceniania stopniami. Oceniamy zarówno informacją zwrotną, kiedy proces uczenia trwa, kiedy coś podsumowujemy, oceniamy stopniem. I ja nie mówię, że to jest tak, iż całe grono 65-osobowe stosuje to idealnie i jest fascynatami tak jak ja, bo mamy nauczycieli, którzy są tylko na godzinach, mamy pracodawców, których bardzo cenimy i z których się cieszymy, ale trudno jest ich przekonać w ciągu 4 lat, bo przez 4 lata my stosujemy ocenianie kształtujące. Trudno ich przekonać do tego, żeby te stopnie schowali daleko w kieszeni. No, a uczniowie co mówią potem? Dostałem trójkę, czy dostałem dobrą notę z zapamiętywania, tylko z rozumowaniem u mnie kiepsko? Co uczniowie, mówią potem? Uczniowie informację zwrotną lubią. Kiedy tworzyłam kontrakt z klasą, punkt wniesiony przez klasę to był właśnie stosowanie informacji zwrotnej w szerokim zakresie. Dziękuję bardzo. Ja bym pana Jacka Wasierba zaprosił też do takiej krótkiej wypowiedzi, że to jest możliwe. Uważam, że jest możliwe, tylko nie wszystko naraz. Trzeba wprowadzać to stopniowo. Znam szkoły, gdzie gdy ocenianie kształtujące wprowadzano od razu wszystkie elementy i było narzucone, to przepraszam za kolokwializm. Kura złosząca złote jajka została zarżnięta na starcie. Tak, ponieważ nikt z nas nie lubi, gdy nam się coś narzuca. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, to co powiedział tutaj Jacek Strzemieczny. Ewolucja, a nie rewolucja. Właściwie żadna rewolucja mi znana oprócz neolitycznej, taką na szybko, który też ją pamięta pan słabo, prawda? Tak. To powiedzmy sobie nic, prawdę. Nic dobrego nie dokonała. Następna rzecz. Da się, ale trzeba zacząć od siebie. To znaczy, jeśli ja chcę, żeby moi nauczyciele stosowali ocenę kształtującą, to ja sam jako dyrektor i nauczyciel tą ocenę kształtującą mam stosować. Czyli ja jako historyk stosuję ocenianie kształtujące właśnie u uczniów w procesie. Natomiast ja jako prowadzący zajęcia z uczniami agresywnymi w ogóle nie stawiam żadnych ocen. Tam jest tylko informacja zwrotna. Ale bo klasy, którego pan przytoczył, czyli Jacek Strzemieczny, rysował też nam na tablicy multimedialnej taki wzór, że ocena plus ocena opisowa równa się ocena. Czyli dla uczniów to jest to samo, tylko po prostu trochę trudniej. Czy rozumiem, że panu chodzi teraz o... Czy można ewolucję połączyć z tym, połączyć, żeby nie było tak, żeby była połączona ocena z opisem? Myślę, że tak, że da się to zrobić. No, właściwie nie powinno się łączyć to, co zostało tutaj powiedziane. I to myślę, że każdy siedzący na tej sali to doskonale wie. No i chyba nie ma sensu tego powtarzać, że nie łączymy oceny kształtującej i sumującej w jednym.
w jednym. W procesie uczeń otrzymuje komentarz, a ewentualnie na koniec otrzymuje stopień. To jest tak, kiedy byłem w różnych szkołach, odwiedzałem różne szkoły i mówią do mnie: Jacek, słuchaj, ile ja się napisałam, dzieci pisały sprawdzian, ja im pisałam komentarz. Ja mówię: no słuchaj, no ale sprawdzian, no to komentarz do sprawdzianu to chyba jakieś... Mówię: niekoniecznie, bo minął czas, kiedy uczeń już powinien się czegoś nauczyć. To tak jak ten WF-ista, który uczy, jak skoczyć przez kozła. Na pierwszej lekcji nie wystawi uczniowi jedynki, tylko mu powie: wziąłeś dobry rozbieg, dobrze ułożyłeś ręce na kośle, ale źle się wybiłeś i nad tym będziemy pracować. Tyczym trzecią dyrekcję poprosił panią Zofię, czy... Bo mi się, tak powiem pani uczciwie, wydaje mi się, że na konferencjach tego typu jak nasz zawsze panuje taki rodzaj radosnego optymizmu. Ale czy on jest w pełni szczery? Nie wiem, pytam. Na pewno nie jest tak, że wdrażanie oceny rozwojowej i odchodzenie od stopni, tak jest w mojej szkole, przychodzi łatwo i prosto. 7 lat doświadczeń mamy i są nauczyciele, którzy są bardzo zaangażowani w ten proces. To głównie nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Myślę, że mogę określić, że około 80%. I nauczyciele z klas 4-6, którym przychodzi to trudniej. Nie zależy to od wieku nauczyciela. Myślę, że od wzajemnych grup wsparcia i taką grupą wsparcia na pewno są nauczyciele przyrody, języków obcych, część nauczycieli polonistów. Rozumiem trudną sytuację nauczyciela historyka, jedynego w szkole, który ma 250 uczniów, no i każdego z nich miałby ocenić taką oceną rozwojową. Więc jakby wdrażanie też tego procesu nie jest zakończone. Staramy się stosować tą zasadę 3P. Powoli podlewać i pomagać. Czy całkowicie odejdziemy od stopni szkolnych? Myślę, że nie, dlatego że system edukacji jest taki, że w pewnym momencie już po procesie uczenia się stopień należy wystawić. Pani profesor, ale czy można sobie wyobrazić, że po prostu nie ma stopni i już? Bo czasami mi się wydaje, ja jestem sympatykiem stopni. Sam dostawałem za młodu i wrosłem na porządnego człowieka, ale być może gdybym nigdy nie dostawał stopni, też bym wyrósł na porządnego człowieka i nie wiedziałbym, że stopnie mogły mi kiedyś w życiu pomóc. Czy to jest wyobrażalne? Znaczy wyobrazić oczywiście sobie taką sytuację możemy. Natomiast trzeba chyba sobie zdać sprawę z takiego rozróżnienia, że ocenianie w postaci stopni pełni określone funkcje i musimy zaakceptować taki stan. To znaczy państwo się pewnie ze mną zgodzą, że to co dominuje, jeżeli chodzi o ocenianie w postaci stopni, to jest jednak funkcja selekcyjna i pewien rodzaj jakby ustawiania tych uczniów na szczeblach drabiny klasowej. I tego się nie da uniknąć, to jest jakoś wewnętrznie w ten system wpisane. Natomiast teraz, jeżeli mówimy o tej zmianie perspektywy i o takiej próbie przejścia na to ocenianie, które właśnie ma mieć charakter oceniania bez stopni, to proszę państwa, to nie jest tylko zmiana sposobu oceniania. To jest znacznie głębsza sprawa. I tutaj w tych wypowiedziach dyrektorów szkół, także nauczycieli, przewijało się szereg wątków bardzo istotnych. To jest zmiana w ogóle myślenia o szkole i zmiana pewnej kultury wewnętrznej szkoły, w moim odczuciu. Zmiana relacji między nauczycielami i między uczniami. My stajemy się przy takim myśleniu o szkole i o tych relacjach, no po prostu jakby partnerami w procesie zdobywania wiedzy. Jakby przestaje dominować ta hierarchia, która jest taka charakterystyczna dla oceniania także w postaci właśnie stopni. Współtworzymy ten proces
uczenia się. Co więcej, no, nauczyciel jakby staje trochę z boku, on stwarza pewne sytuacje, a uczeń staje się współodpowiedzialny za ten proces uczenia się. I jeżeli na tym by nam zależało, to sądzę, że wtedy te stopnie przesuwają się znacznie dalej, czy w ogóle jesteśmy w stanie z tego zrezygnować, ale proszę Państwa, to naprawdę jest duża zmiana. To nie jest tylko zmiana sposobu oceniania. To jest zmiana pewnej kultury szkoły, kultury myślenia o uczeniu się i przejmowania. Ten wątek się tutaj przewijał. Bardzo ważna rzecz. Jak widać, te przykłady nauczycieli, to podawane przez nauczycieli, to pokazywały. Przejmowania przez dzieciaki, i to jest pewna przyszłość, która nas czeka, odpowiedzialności za proces uczenia się. My możemy im w tym pomóc. I wtedy te etykiety, które jednak tych uczniów dzielą i szeregują, no, będą nam w tym procesie przeszkadzać. I teraz jeżeli, wracając do tego pytania, czy możliwe jest wyobrażenie szkoły bez stopni? No, wyobrażenie sobie jest oczywiście możliwe. Co więcej, mamy takie praktyki, które pokazują, że da się to realizować. Ale musimy zmienić wtedy w sposób dość znaczący swój sposób myślenia o tym, jaką rolę spełnia szkoła, jaką rolę spełnia nauczyciel, jak te relacje powinny się między nauczycielami a uczniami układać. Mówimy, przepraszam, jeszcze jedno zdanie, mówimy o tym, że ocenianie w takim podejściu jest pewnym rodzajem dialogu i pewnym rodzajem komunikowania się między nauczycielem a uczniami, a nie no właśnie tego takiego hierarchicznego wlewania do głowy. Bo powiem, że ja mam wątpliwość dotyczącą takiego oceniania, które się tam coraz bardziej elegancko nazywa, powiedzmy, kształtującego. Otóż nie w tym, że ja muszę sporządzić taką opinię, bo to jest kwestia warunków zewnętrznych, które można stworzyć albo które się nie tworzy. Jak są dobrze stworzone warunki zewnętrzne, nauczyciel pisze tę opinię tak, jak wykonuje inne obowiązki, jest zadowolony. Tylko że moją w psychologii to ustawia nauczyciela, jak pani zresztą powiedziała, w roli takiego pomocnika ucznia, to jest bardzo dobre, ale podstępnie uważam, że jest cały czas cień tego drugiego nauczyciela. Dlaczego ja cię przygotowuję? Otóż dlatego cię przygotowuję, że ktoś inny cię oceni naprawdę. I jak nie ma tego cienia nauczyciela, na przykład egzaminów zewnętrznych albo innej formy, to jest takie niebezpieczeństwo, że dla sporej części po prostu uczniów taka odczuwalna motywacja do nauki jest no, żadna. Ja chcę ciebie rozwijać, a ja nie chcę się rozwijać i proszę dać mi... No, dogadajmy się, prawda? Pan niech da mi święty spokój, ja dam panu święty spokój. I koniec. Dopiero jak jest ten trzeci nauczyciel, ten drugi właśnie, ten trzeci w tym układzie, uważaj, on przyjdzie i się sprawdzi, to ja wtedy mogę uczniowi pomóc na to spotkanie z lwem. Mhm. No coś w tym jest. Przy czym też wyobrażam sobie takie sytuacje i mamy sporo przykładów z historii pedagogiki, że możemy tak ten system zaplanować, że wprawdzie jest ten nauczyciel, który przygotowuje jakby środki do tego, ale uczeń jest zobowiązany do tego, żeby sam jakby sprawdzać efekty swojej działalności, tak? I ocenić samodzielnie, na ile on osiągnął ten cel, który chciał osiągnąć. Czyli ten nauczyciel jest cały czas w tym tle, prawda? Jest organizatorem różnego typu przestrzeni jakby edukacyjnej, czy środków w tej przestrzeni edukacyjnej, które sprzyjają no, przejmowaniu przeze mnie jako ucznia odpowiedzialności za uczenie się. Ale jednocześnie on mi też dostarcza pewnych instrumentów, które no, pozwalają mi to czynić. Tak? Czyli no, cały czas idziemy w stronę myślenia takiego, że jednak ci uczniowie do tego uczenia się będą wewnętrznie zmotywowani. Pan zmierza do tego, że będziemy mieć taką grupę, która no, mimo naszych działań jednak nie da się jej zmotywować i wtedy jakaś etykieta jest do tego potrzebna. No, to jest problem. Nie, nawet, że hierarchizujemy uczniów w taki podstępny sposób, że ci, którzy załapują się, wybaczy pan, można kolokwializmy stosować dzisiaj, nie? Którzy się załapują na to ocenianie takie bardzo mądre, to są ci tacy fajni, dla których istnieje szkoła, a tamci są niefajni po prostu. Mhm. A to różnie bywa w wieku lat 12, czy 14, czy nawet 18. A my z góry zakładamy, że tworząc system bardzo rozwojowy dla młodego człowieka, w istocie mówimy, dla jednych rozwojowy, no a dla drugich widać,
nierozwojowy, bęcwały, nie? Mhm. To już lepsze są może te oceny, bo one są czymś takim zewnętrznym bardzo. Ten się na mnie uwziął, to mi stawia dwójki. Wie pan, ten problem się pojawiał wtedy, kiedy jeszcze jedno zdanie, kiedy wprowadzano tą ocenę opisową w klasach młodszych, w klasach 1-3 i część nauczycieli narzekała na to, że są tacy uczniowie, na których ten opis nie działa po prostu, że oni potrzebują jakiegoś znaku, który by potwierdzał to, że no, ta praca została zaakceptowana przez nauczyciela. I część nauczycieli wymyślała wtedy coś w rodzaju zaliczenia, czyli jakiegoś znaku, który pokazywał, że tak, zaakceptowałem, czy zaakceptowałam twoją pracę, ale niekoniecznie muszą być to te etykiety. Bardzo proszę. Kto ma mikrofon, ten ma władzę, prawda? Pytanie, jak rozumiem, jest ciągle to samo, tak? Ale zadaję w bardzo różnej formie, prawda? Trzeba mi właśnie, przyznać. Właśnie czekam, czy jakąś inną formę usłyszę. Nie, dobrze. Dla mnie rzeczywiście ocenianie kształtujące, to znaczy to, co jest w nim kluczowe do zmiany, to jest relacja, o której pani profesor powiedziała. I myślę, że większość tych nauczycieli, którzy się decydują na rezygnację ze stopni, nie obawiają się zmiany tej relacji, bo są w dobrej relacji z uczniami. Nie obawiają się ani utraty autorytetu, ani utraty narzędzi, które właśnie ich mają motywować. Myślę zresztą, odwołując się do tych wątpliwości, które przed chwilą pan prezentował, że małe dzieci rzadko kiedy są trudne do zmotywowania, bo one mają wewnętrzną motywację wystarczającą silną i raczej my musimy pracować, żeby jej nie zgasić. Wtedy ona umiejętnie podtrzymywana, myślę, że w absolutnej większości przypadków pozwala na ten dialog, który ma trwać podczas oceniania kształtującego. Jeżeli relacja, to ja chciałabym tutaj zacytować pewien materiał, który przyniosłam ze sobą, bo myślę, że dla nauczycieli i dyrektorów może być, którzy nie są przekonani do oceny wspierającej uczenie się, może być ważne takie odwołanie się do ich empatii, podobnie jak jedna z pań nauczycielek powiedziała o rodzicach, którzy zostali ocenieni. I chcę tu zacytować pewien dokument. Rezygnacja z określania poziomu spełniania wymagań stopniami pozwoli na koncentrację uwagi zarówno ocenianych, jak i innych odbiorców oceny na informacjach o jakości pracy zamiast na uproszczonej ocenie sumującej. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że ocena w skali często nie służy poprawie jakości pracy i rozwojowi. Koncentruje uwagę ocenianego na trafności przypisanej oceny, odwracając uwagę od refleksji nad własną pracą. Oceny te nie mobilizują ocenianego do wprowadzania pożądanych zmian. Oceny najwyższe działają demobilizująco, ponieważ nie sugerują potrzeby zmian, a oceny niższe często odbierane są jako niesprawiedliwe. Ocena pozbawiona wskazania poziomu osiągniętych wymagań ma szansę lepiej służyć refleksji ocenianego nad obecną i przyszłą jakością jego pracy. Czy państwo wiedzą, z czego to jest cytat? To jest uzasadnienie do zmian w ustawie i w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym. Tak jest uzasadniana rezygnacja z oceniania szkół literkami A, B, C, D, E. Czyli... Ale my to zupełnie co innego niż uczniowie. Właśnie, właśnie. Czyli my odbieramy ocenę C jako niesprawiedliwą. My uważamy, że ocena E kompletnie nie oddaje tego, co robimy. My uważamy, że ocena B jest całkiem zadowalająca, ale nie pokazuje specyfiki naszej trudnej pracy w tym trudnym środowisku. Czymże to jest innym w odniesieniu do ucznia, tak? To ja oddam psychologowi. Witam państwa. Ja takie dwie rzeczy. Ja w tej chwili prowadzę szkołę, ale szkołę trenerów i coachów. I pracuję głównie w biznesie, pracuję głównie w firmach rodzinnych, które są solą tej ziemi, ale też w korporacjach. I chcę państwu powiedzieć, wywodzę się z oświaty, pracowałem, prowadziłem szkoły, rozmaite rzeczy. W tej chwili tak się potoczyły moje losy. I chcę państwu powiedzieć, że jak tego nie zrobicie,
to wasi uczniowie, znaczy nie do was, to mówię tylko do tych, których tu nie ma, ale jeżeli szkoła tego nie zrobi, to uczniowie nie będą mogli pracować w nowoczesnym biznesie. Bo w nowoczesnym biznesie prostych czynności, proste czynności, jest takie hasło, do roboty są roboty. Już w tej chwili po prostu proste czynności będą wypierane. Ludzie są potrzebni do ludzkich czynności, potrzebni są do dialogu, do stałego uczenia się, do stawiania sobie zadań. Jeżeli nie wprowadzicie takiej zmiany w oświacie, nie wprowadzimy, nie wprowadzicie takiej zmiany w oświacie, to ci ludzie będą pracować. Ja teraz ciężko pracuję w firmach, żeby ludzie na przykład potrafili odejść od tego, co im dyktuje szef, za co dostają premię, do tego, żeby się cieszyli z pracy i żeby byli innowacyjni. Bo tylko wtedy będą innowacyjni. A ponieważ nie są innowacyjni, to Polska cały czas będzie takim krajem, którym będziemy robić montaż czegoś, co inni wymyślą. Więc chciałbym powiedzieć, że to nie jest fanaberia, to nie jest jakiś pomysł, tylko to jest wymóg dziejów. A podstawową rzeczą, i tutaj powiem już jako psycholog, oczywiście przeginając nieco, podstawowym problemem jest właśnie mentalność. Jest sposób myślenia i sposób przeżywania świata. I tutaj chciałbym Państwu powiedzieć, bo tutaj padało bardzo wiele o poznawczych rzeczach, wprowadzanie zmiany społecznej ma różne uwarunkowania socjologiczne, w tym się czuję tutaj, może inni będą lepsi. Natomiast z badań neurologicznych w tej chwili już wiadomo, to nie jest filozofia, ideologia, to nie są doświadczenia, tylko to są badania. Mamy górny mózg i dolny mózg. Mamy mózg analityczny, mózg, do którego przemawiają rozmaite argumenty, możemy coś przeanalizować. Ale jeżeli nie pracujemy nad dolnym mózgiem, nad doświadczeniem, nawykami, intuicją, który też jest racjonalny, to nie jest tak, że to jest jakieś zwariowane uczucia, to dzięki temu podejmujemy bardzo racjonalne decyzje. Jeżeli nie będziemy pracować nad tą sferą, to nie wprowadzimy tej zmiany, ponieważ ta zmiana mentalna, o której mówimy, to jest ból zmiany nawyku. Po prostu mamy taki nawyk jak stopień, mamy taki nawyk jak szef, na przykład hierarchiczna budowa w biznesie w tej chwili nie ma sensu. Nie dlatego, że to jest niedobra ideologia, tylko dlatego, że to jest nieefektywne, ponieważ co dwie głowy to nie jednak, jest zespół myślący, to on coś wymyśli. Jak jest jedna osoba myśląca, a reszta ma wykonywać, no to ta firma zrobi tylko to, co ta jedna osoba jest w stanie wymyśleć. A wiedzy rozmaitych zmian pędzących w tej chwili jest tyle. Ostatnio byłem na takim wykładzie, w którym powiedziano, że student na pierwszym roku, jak się czegoś uczy, to na trzecim roku to już jest nieprawdziwe. Bo już zbadano w międzyczasie i się zmieniło. No to jak można uczyć informacji? No można uczyć tylko uczenia się, uczyć zrozumienia pewnych rzeczy i gotowości na to, że za chwilę będą nowe informacje, będzie nowy punkt widzenia, nowy sposób myślenia. Do tego jest potrzebna głęboka praca na poziomie emocji, a właściwie empatii. Przy czym chciałem powiedzieć, że empatia to jest coś, co można doskonalić, rozwijać. I istnieją negatywne mechanizmy empatii, na przykład nauczyciele nawzajem się wzmacniający, mówiący tylko oceny, bo oceny tego, to jest właśnie taka destrukcyjna empatia. To jest połączenie emocjonalne, nawyk środowiskowy mówiący o tym tylko tak. I wprowadzanie zmiany społecznej jest ciężkie także dlatego, że musimy się zmierzyć z naszymi nawykami, z naszym dolnym mózgiem, z naszą intuicją, do której często argumenty takie tutaj racjonalne, badania, no one ją nadkruszają, ale no co tam badania? Ale ja przecież wiem. I jeżeli nie ma pokory, nie ma takiego, wiem, ale może jednak, może zapytam. Genialny jest w szkole dialog międzypokoleniowy, kiedy właśnie nauczyciele uczą się od uczniów, uczniowie od nauczycieli i to nie jest tylko takie partnerstwo, że ja tak wycofam, niech ten młody ten. Ci młodzi często, a zwłaszcza w późniejszych latach, oni naprawdę mogą nas strasznie wielu rzeczy nauczyć, a nauczyciel, który uczy się od młodych, jest niebywałym modelem. On modeluje uczenie się, bo ja przyglądam się młodemu człowiekowi, od niego się uczę. I co ten młody człowiek? Ja zyskuję autorytet, bo ja właśnie dzięki temu, że ty wniosłeś coś nowego, mogę, wow,
To znaczy, że ten dorosły też się uczy, że on jest też ciekawy świata, jest z szacunkiem się odnosi. Ostatnia, jakby się rozgadałem, ostatnia rzecz, Jacku. Jak na Jacek, ciebie to naprawdę mało. Tak? No tak. No. Jacku, taka uwaga do tego, co powiedziałeś i tutaj strasznie chcę to podkreślić. Istnieje coś takiego jak poczucie własnej wartości i samoocena. Poczucie własnej wartości ma być wysokie, a samoocena adekwatna. Poczucie własnej wartości rośnie dzięki docenianiu, a samoocena rośnie dzięki informacjom zwrotnym, dzięki informacjom z wykonania zadania. Żebyśmy to odróżnili. To, co wy wprowadzacie, ja tutaj te panie, jak słuchałem, to mi się łezka wokół kręciła, bo ja miałem takie poczucie, że one na pewnym poziomie wprowadzają głębokie docenianie drugiego człowieka. I siebie nawzajem, że to, co robicie, to jest takim docenianiem. A drugie, no to jest informacja, czy ta literka jest krzywa, czy nie. No, w jaki sposób modyfikować. W późniejszym czasie jest to może trudniejsze. Dziękuję bardzo. No, dziękuję bardzo. Tu padło takie zdanie, że jakby coś było wprowadzone na siłę, to musi wzbudzić opór. Właściwie cała edukacja jest na tym oparta, także może jednak dobre rzeczy można wprowadzać na siłę, Kasiu. Ja muszę powiedzieć, że chcę Państwa przekonać do czegoś więcej niż tylko szkoła bez stopni. Chcę Państwa przekonać do programu dobrej edukacji. A mianowicie chcę się przedstawić jako koalicjantka szkoły bez stopni w roli może mało Państwu znanej. Jestem prezeską Stowarzyszenia Dobra Edukacja, założonego 3 lata temu, który właśnie najpierw różne osoby zaprosił do takiej pogłębionej dyskusji akademickiej, jak może wyglądać problem dobrej edukacji, a następnie zaczęliśmy to ćwiczyć w paru miejscach. Od 2 lat działały takie 2 przyczółki, potem jeszcze kolejny i wydaje się, że zarażamy tą pasją innych i że być może od września przyszłego roku powstanie, tak liczę na to, 5 kolejnych przyczółków dobrej edukacji. I na czym tak w skrócie ten program dobrej edukacji polega? To jest szkoła bez stopni. To są szkoły, które są zarejestrowane, legalnie działają w polskim systemie edukacji, ale mają konstrukcję prawną bardzo szczególną. Właśnie dlaczego? Dlatego, że chcemy, żeby to uczenie było inne. Jest to pokazanie szkoły, która działa bez systemu klasowo-lekcyjnego. Ja mam bardzo głębokie przekonanie, że ten system runie za naszego życia. I tak obstawiam 10, 15, no góra 20 lat daję temu systemowi. Ja naprawdę 25 lat temu tak widziałam tych kilkanaście lat. Daj nam te 40 chociaż. Powiedz, że za 40 lat za naszego życia. Nie, ja daję kilkanaście lat temu systemowi. I po prostu mam takie przekonanie, że można, tylko że trzeba spróbować ćwiczyć, jak to robić. I w mniejszym lub większym stopniu robimy to w różnych miejscach. Ja znam bardzo wiele przykładów z różnych szkół również i dużych, publicznych, które przynajmniej w kawałkach już odchodzą od systemu klasowo-lekcyjnego. A mianowicie w naszych akademiach dobrej edukacji są nauczyciele i to nauczyciele pasjonaci, bo oni tam przyszli dlatego, że właśnie chcą uczyć inaczej i niemniej oni nie prowadzą lekcji. Oni czekają na uczniów, żeby im udzielać konsultacji, żeby ich informować o pewnych wymaganiach, celach, pomagać im realizować te cele, ale także ci uczniowie mają jakiś wybór rodzajów aktywności, w których chcą brać udział. Te grupy są często zupełnie nieklasowo-lekcyjne, inaczej zorganizowane. I przede wszystkim, jeżeli mówimy o ocenianiu, zasada jest taka, no trzeba, jesteśmy częścią systemu edukacji, więc te minimum konieczne, zgodne z polskim prawem oświatowym, to egzamin klasyfikacyjny raz na koniec roku. Trzeba taki egzamin zgodnie z wszystkimi szykanami i przepisami przeprowadzić i jakieś oceny wystawić, no tak jak należy. Ale poza tym można w ogóle tego nie robić. Czyli po pierwsze uczeń przychodzi do nauczyciela, który mu udziela tej bieżącej informacji zwrotnej, pomagającej się uczyć, ale oprócz tego, żeby właśnie, i to jest chyba główny problem, który tu przepięknie wyszedł w wypowiedziach pań nauczycielek, ja naprawdę z ogromną radością i podziwem ich słuchałam w tej pierwszej dyskusji, to właśnie to, jak informować rodzica. My to próbujemy robić w tych naszych akademiach dobrej edukacji
takimi rozmowami raz na 3 miesiące, kiedy dyrektor akademii plus mentor ucznia przedstawiają taką opisową ocenę ucznia. I to właśnie nie jest opisowa ocena od nauczyciela. To, proszę Państwa, indywidualne opisowe oceny, to ja już kilkanaście lat temu ćwiczyłam. To już jest passé, uważam. Jestem za jedną oceną dla ucznia. Nie od każdego nauczyciela, tylko mentor, który nie jest nauczycielem, nie stawia wymagań i ocen, zbiera informacje w sposób różny od wszystkich nauczycieli o tym uczniu i stara się tego ucznia opisać całościowo, napisać, czym się on zajmował przez ostatnie 3 miesiące, co go pasjonowało, w czym był świetny, w czym zrobił największy postęp. I nawet uczeń, na którego 3/4 nauczycieli narzeka, bo tam nie do końca był aktywny, zawsze się okaże, że było 2 czy 3, z którymi robił coś naprawdę ciekawego, że w czymś zrobił naprawdę jakieś ciekawe rzeczy i czymś się cieszył, bo ten mentor ma za zadanie tak no średnio raz w tygodniu indywidualną rozmowę z tym uczniem przeprowadzić, próbować pomagać mu planować pracę, dokąd on pójdzie, co będzie robił i tak no troszkę pomagać, żeby no nie było tak, że już ten uczeń nagle zacznie, nie wiem, wszystkiego unikać i będzie się bał czymkolwiek interesować. Także jest takim przewodnikiem, pomocnikiem tego ucznia i potem właśnie opisuje tak całościowo. I ta całościowa ocena wydaje mi się dużo ciekawsza niż pojedyncze informacje. To jest taki jak gdyby zbiór informacji płynących od nauczycieli, ale pokazujący no całościowy obraz tego podopiecznego. I tak raz na 3 miesiące ta rozmowa pokazująca też rodzicowi, pomagająca zmienić pewne plany, bo ci uczniowie już sobie planują, czego oni chcą robić więcej, co ich interesuje, może no w bardziej dostatecznym stopniu, że tak powiem, realizować jakiś tam przedmiot, a inny bardziej ambitnie. Także ten cały system właśnie służy temu, żeby kompletnie odejść w codziennym życiu szkolnym od takiego tradycyjnego no, nadawania od tablicy jedynie słusznych prawd objawionych, a bycia takim raczej pomocnikiem ucznia i do takiego całościowego patrzenia na ucznia jako na człowieka, który ma różne talenty, różne predyspozycje i właśnie tak jak tu ktoś ładnie wcześniej powiedział, mierzy się z sobą, a nie porównuje z innymi uczniami, bo to on ma zrobić postęp. I on może mieć obszary, w których planuje bardzo szybki i duży postęp, a i takie, w których rzeczywiście to niekoniecznie nigdy nie będzie jego najmocniejsza strona. No ja zawsze, żeby nie podawać złych przykładów o innych, mówię o sobie. Jakby tak mnie zaczęli na siłę starać nauczyć się śpiewać, to pewnie do tej pory była w kompleksach i nigdy się niczego nie nauczyła i straciła kompletnie wiarę w siebie. No jak mnie kazali śpiewać kiedyś, no naprawdę nie umiem niczego z sensem zaśpiewać i trudno, już się nie nauczę. I jakoś przeżyłam ten system szkolny, chwała Bogu, były inne obszary, w których no, coś mnie cieszyło, że się uczę i rozwiązuję jakieś ciekawe zadania. I sobie myślę, że każdy z nas ma takie w cudzysłowie śpiewanie, które mu nie idzie i coś, co mu sprawia radość. I dobrze jest, żebyśmy raczej jak najwięcej czasu spędzali z tym, co nam sprawia radość, a mniej z tym, no, co pewnie i tak no, nie zrobimy tego asa opery, prawda, być może z kogoś tam, prawda, i koniec. I nie warto na siłę tym zamęczyć. I to jest pewien system, który próbujemy budować, który jest na początku drogi, ale chętnie zapraszamy do dyskusji, do współtworzenia. W sierpniu zapraszam na konferencję współorganizowaną przez nasze stowarzyszenie do Gdańska, wszystkich Państwa. Strona www.dobraedukacja.edu.pl, wszystko można się tam dowiedzieć. Także zapraszam do dyskusji szerokiej. Niektórzy z tu obecnych na sali już w jakichś seminariach dyskusji o programie dobrej edukacji uczestniczyli, bo ja kogo spotkam i znam, to stale o tym opowiadam, bo tak mam takie poczucie, że przyszedł czas na to, żeby próbować zrobić takich parę kroków do przodu, żeby złamać trochę tę rutynę klasowo-lekcyjną. Dziękuję bardzo. Tak, ale stowarzyszenia Dobra Edukacja nie. Bo to była Dobra Edukacja, która miała takie cudzysłów i duże D, prawda? Nie. Jeśli chodzi o pieniądze, za 5 lat jest kampania prezydencka. To już to szybko zleci. Do tego czasu jakoś przebiedujemy. Jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Dobra Edukacja, jeżeli to Państwa niepokoi, ja muszę powiedzieć, że oczywiście, że te przyczółki, które robimy, no można powiedzieć
głównie w dużej mierze przy pomocy pracy społecznej wielu osób, które wierzą w rozwój tej koncepcji. Natomiast przede wszystkim mówiłam to już na początku, że znam bardzo wiele szkół, które pracują bardzo ciekawymi metodami i to, no mówię o przyczółkach, które próbuję rozwijać w ramach stowarzyszenia, natomiast jestem w stanie sypać przykładami no bardzo, bardzo wielu miejsc uczących ciekawie, odchodzących od wielu takich no tradycyjnych rozwiązań i myślę, że Państwo tu, chociażby panie, których słuchaliśmy na początku, pokazały tych mnóstwo takich bardzo ciekawych przykładów pokazujących, że bo one reprezentowały i szkoły publiczne, i niepubliczne i miały no bardzo ciekawe doświadczenia. Także to, myślę, że tych przykładów można podawać bardzo dużo. To jest właśnie dobry moment, żeby tych przykładów podać jeszcze bardzo dużo, prawda? Bo skoro zaczęliśmy od podawania przykładów, to i teraz ładnie byłoby stali, jak to się mówi kolokwialnie, wygenerować. Znaczy, to jest raczej język Jacka niż kolokwialny, prawda? Trzeba to wygenerować przykłady. Drodzy Państwo, żarty żartami, zapraszam do krótkiej dyskusji. Możemy panelistów dręczyć, możemy też samemu się dręczyć, to możemy też połączyć. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Ale pani potrzebuje mikrofonu. Pani mówi głośno, ale Katarzyna Hel też mówi głośno. Wylepiliśmy jej mikrofon, każdy musi. Powiem tak, wszystko mi się bardzo podobało, też próbuję stosować oceny kształtujące w swojej szkole, ale jestem taka na rozdrożu, czasami nad przepaścią. Jak kieruję szkołą, w której się uczy ponad 1200 uczniów teraz, kiedy będę miała w przyszłym roku 15 klas pierwszych, a 50 oddziałów, kiedy patrzę sobie w Adremie, za rok będę miała oddziałów 56, a za dwa lata 63, i ciągle mnie się wydaje, że ja gdzieś podążam w dobrym kierunku, ale z drugiej strony ja drepczę w miejscu. I powiem Państwu tak, staram się być nowoczesna, staram się wprowadzać wiele, wydaje mi się, fajnych rzeczy do szkoły, ale też jak jesteśmy w takim gronie, uważam, że takim dyrektorom jak ja potrzebne jest jakieś wsparcie. Potrzebna jest jakaś pomoc w tym dążeniu, bo bardzo mi się podobało to, co pan powiedział, pan Jacek, tak? Żakowski, jak dobrze zapamiętałam, Jakubowski, przepraszam, że trzeba zmienić mentalność ludzi. Ja zmieniam, ale dzisiaj mam 102 nauczycieli, a od 1 września będę miała 123. Jeszcze nie zdążyłam zmienić mentalności u 70%, a już mi dojdzie następnych 20%. Więc patrzycie Państwo na realia też takich szkół i takich możliwości i takich dyrektorów jak ja, że tak jak mówię, naprawdę chcę być nowoczesna, naprawdę podążam tym dobrym torem. Zależy mi bardzo na dzieciach, ale kiedy staję przed radą 102-osobową i coś próbuję robić, a ktoś mnie oponuje z długim stażem i ja wiem, że on jest nie do ruszenia, bo on jest chroniony, i on jest tak już kostyczny, że ja nic z tym nie zrobię i pękam na pół, tak? A ma jeszcze przynajmniej dwoje, pięcioro popleczników, którzy biją brawo, bo i tak też się zdarza. I myślę, że nie tylko u mnie na radach, ale u Państwa również, bo przecież pracujemy w tym samym środowisku. Więc przekazuję swoją taką uwagę i tak jak mówię, mimo tej swojej roztropności, dzisiaj wracam do szkoły, mam zebrania z rodzicami, jutro mam spotkanie z rodzicami klas pierwszych, prawie 400 tak uczniów przyjmę tych młodych do szkoły. Mówię o realiach życia szkoły polskiej, bo takie są też jak moja. I to, co powiedziałam na początku, mnie zależy na tym, żebym ja miała mentora. Bo jeżeli ja zwariuję w tym obłędzie, to już nikt tego nie pociągnie, bo nie wiem, czy ktoś będzie chciał tę szkołę prowadzić. To jest bardzo ładna nazwa mentor. Rzeczywiście każdemu dyrektorowi by się mentor przydał. Bardzo proszę. Czuję się wywołany. Ośrodek Rozwoju Edukacji. Proszę Państwa, wiem, to jest bardzo trudne. Czekają nas dwa wyzwania. Jedno takie humorystyczne, otóż do czwartej klasy szkół podstawowych, a więc adeptów nauczania początkowego wejdzie programowanie, które zrobiła najlepsza uczelnia na świecie, amerykańska MIT, i które przyszło do nas do Polski. I nie ma obaw, tego programowania będziemy się uczyć od naszych dzieci, bo one są lepsze. A więc szkoła się będzie jakoś zmieniała. A druga rzecz, Jacku, myśmy się nie spotkali.
ponieważ ty tam pokazałeś coś, co jest dopiero tutaj, Usia, siedząc i słuchając ciebie, mimo czytając Hattiego, nie zwróciłem uwagi. Proszę państwa, na pewno państwo mają w swojej okolicy taką dzielnicę, w której są ludzie niewykształceni, a obok jakaś dzielnica willowa, w której są dzieci wykształceni. W Warszawie mamy takie dwie dzielnice, Praga Północ i Ursynów. I ta przeskok, który pokazał Hati, to jest właśnie między jedną a drugą dzielnicą. To jest odchylenie standardowe. 0,7 odchylenia standardowego to jest różnica między Pragą Północ a Ursynowem. To jest o co walczyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Barbara Murawska, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Pozwolicie państwo, że będę siedziała, bo jestem w takim miejscu, że zawsze będę stała do kogoś tyłem. Mam kilka uwag, a pierwsza to, pozwolicie państwo, że być może kontrowersyjna, ustosunkuję się do tego, co Jacek powiedział. A mianowicie, ja myślę, znaczy powiedziałeś, że nagroda natychmiastowa sprawdza się tylko wtedy, kiedy nagradza zadania głupie, niezbyt mądre. A ja powiem tak, proszę państwa, niestety te stopnie sprawdzają się w szkole dlatego, ponieważ większość zadań, przepraszam, jeżeli kogoś obrażam, większość zadań to nie są zadania zbyt mądre, tych zadań, które dajemy uczniom. Odwołują się tylko i wyłącznie i u podstaw tych zadań leży behawioryzm. Zadanie, odpowiedź, w związku z tym ocena się sprawdza, prawda? Jest satysfakcjonująca i dla ucznia w tym momencie i dla nauczyciela. Pierwsza rzecz, jaką zatem należałoby zrobić, to zgadzam się tutaj bardzo z panią profesor Żydko, zmienić sposób nauczania. Proszę państwa, jedyna droga, byśmy uznali ocenianie kształtujące za właściwe, za jedyną drogę istnienia w szkole, to zmiana sposobu nauczania. To odwoływanie się przede wszystkim do konstruowania wiedzy przez ucznia. I wszystko, co w naszych rękach nauczycielskich, to obudzanie czy pobudzanie aktywności poznawczej uczniów przez zadania, które tym uczniom dajemy. I to jest głęboka mądrość oceniania kształtującego. To nie dyskusja nad tym, czy informacja zwrotna, czy nie, tylko zmiana sposobu pracy z uczniami. Druga rzecz, którą też chciałabym się z państwem tutaj podzielić, od 2,5 godzin mam takie poczucie chaosu terminologicznego. Używacie państwo określeń ocenianie kształtujące, informacja zwrotna bieżąca, ocena rozwojowa. W literaturze wszystkie te terminy są różnie definiowane. I bym powiedziała tak, że informacja zwrotna to jest też element oceny w formie stopnia. Jeżeli nauczyciel dokładnie wyznacza kryteria tej oceny i mówi: Jasiu, żebyś dostał 4, to musisz umieć dodawać i odejmować bez zająknienia w granicach 10. I później, gdy uczeń dostaje tę 4, no to ma informację zwrotną. Ty, Jasiu, potrafisz dodawać i odejmować w granicach 10. Też chciałabym, proszę państwa, zwrócić uwagę na to, iż termin informacja zwrotna zawiera pewien nauczycielski subiektywizm i odnosi się też do oceny w formie stopnia. No, jakieś 30 chyba lat temu, jeżeli dobrze pamiętam, francuscy badacze Nuazet i Caverny dokładnie opisali, co to znaczy oceniać w formie stopnia. I co to znaczy oceniać ucznia w ogóle? To znaczy brać pod uwagę 3 przesłanki. Po pierwsze, wymagania programowe. Po drugie, moje wyobrażenia, czyli nauczyciela, o tym, jak te wymagania programowe powinny być realizowane. I po trzecie, moje wyobrażenia o tym, jak Jasio może te wymagania spełnić. I jeżeli używamy terminu informacja zwrotna,
to te elementy również w tej informacji zwrotnej się jednak zawierają. Ocena rozwojowa no to również jest nieco czymś innym niż ocenianie kształtujące czy ocena kształtująca, którego to terminu tu Państwo używacie. Teraz już na koniec, jeżeli chodzi o ocenianie kształtujące, pozwolę sobie przywołać rozmowę z nauczycielami na ten temat. Elementem opisanym w literaturze dotyczącym oceniania kształtującego jest ten śmieszny termin na co bezu, co znaczy nauczyciel dokładnie formułuje wymagania, obojętnie czy dotyczy to oceniania bieżącego, czy jakiegoś oceniania sumującego. I gdy rozmawiałam z nauczycielami na ten temat i mówiłam, że to jest bardzo ważne, by powiedzieć, co dokładnie, czego dokładnie uczeń ma się nauczyć, nauczyciele byli zdziwieni. No jak to? No to przecież oni się dokładnie przygotują i będą wszystko wiedzieli na tym sprawdzianie. Więc myślę, że to twierdzenie pokazuje to też głęboko zakorzenione nauczycielskie pragnienie, by ocena działała jak kara. Nie będzie ich za co ukarać, jeżeli będziemy dokładnie określali wymagania. I jeszcze jedno zdanie, a mianowicie uważam, że podstawą informacji zwrotnej jest bardzo dobrze przeprowadzony to, co Państwo nazywacie sprawdzianem. Ale interpretacja wyników tego no jest zupełnie inna niż to funkcjonuje, już kończę, niż to, co funkcjonuje w tej chwili w naszej świadomości. Dziękuję bardzo i przepraszam, że tak długo. Jak na wykład był bardzo krótki. I prosiłbym tym razem już bardzo krótkie wypowiedzi, bo jeszcze chcę panelistom i to też nie wszystkim dać możliwość powiedzenia do widzenia. Dzień dobry, nazywam się Andrzej Gredecki, jestem dyrektorem podobnie dużej szkoły jak koleżanka. Ma pan mentora? Nie mam mentora, ale od 3 lat razem z Centrum Edukacji Obywatelskiej mówię głośno, że nikt nie zmieni polskiej szkoły, jeżeli nie zrobią tego polscy dyrektorzy. Dlatego jestem w tej koalicji, dlatego uważam, że tylko my możemy to zrobić i tylko my możemy zmienić polską szkołę, zmienić polską mentalność i działać dla dobra polskich dzieci. Bardzo krótko, dziękuję bardzo. Ja bym poprosił jeszcze troje Państwa dyrektorów, którzy tutaj siedzą po stronie uprzywilejowanej i faworyzowanej społecznie, żebyście Państwo tak no, w 90 sekund potrafili powiedzieć mi coś takiego. Jak wrócicie do domu, bo jak wiadomo szkoła jest pierwszym domem dyrektora, to będziecie coś zmieniać czy nie będziecie? Czy już jest tak jak ma być? Ja myślę, że jeśli stwierdzimy, że jest tak jak ma być, to jesteśmy bliżsi końca niż początku. Rozwijać się cały czas musimy i cały czas rozwijamy i to, że ja mówię, że od 4 lat ocenianie kształtujące w mojej szkole jest, to nie znaczy, że ona jest w 100%. A jeśli chodzi o dyrektorów, którzy potrzebują wsparcia, można je znaleźć. Ja je znalazłam akurat na studiach podyplomowych liderów oświaty. Znajduję je w CEO, znajduję je wśród koleżanek dyrektorek, wśród innych nauczycieli. Bo nie ma to jak wartość praktyków i tych, którzy są w tym samym miejscu z tymi samymi problemami. Najlepiej sobie sami pomożemy. Dziękuję. Zmiana będzie, myślę, że cały czas. Szkoła to jest taka praca, gdzie każdy dzień jest inny. Więc na pewno zmiany będą. Cały czas coś się dzieje. Tu padło wiele takich głosów różnych na temat wątpliwości, a to dobrze, że mamy wątpliwości. To dobrze, że mamy wątpliwości i że o nich mówimy, bo nie spotkaliśmy się tutaj po to, żeby wystawić sobie różową laurkę i poklepywać się po plecach i mówić, jakie to jest fajnie i dobrze. Jesteśmy w takiej rzeczywistości i w tej rzeczywistości musimy się odnaleźć. Ale z drugiej strony powinniśmy coś dla polepszenia jakości pracy szkoły robić. Mimo, że jest trudno, mimo, że u mnie w szkole jest 700 dzieci, coś robimy, rzeźbimy po prostu ten materiał. I tyle.
Tak, nie wiem, czy zmieściłem się w 90 sekundach. 88, 89, no dziękuję to bardzo. To mam to wyczucie, bo ja mam dwa czasy, 88 sekund się mieszczę i 45 minut. To bez zegarka. Ja podsumowując, w dwóch sprawach chcę się odnieść. Wsparcie dyrektorów. Myślę, że w mojej szkole to i dla dyrektorów, i dla nauczycieli takim wsparciem był program Szkoła Ucząca Się. Od tego się wszystko zaczęło. Szyld tego programu towarzyszy nam dzisiaj. Dyrektor programu zabierał głos na początek. Kto z Państwa jeszcze nie ma wiedzy na ten temat, to myślę, że źródło, że tak powiem, siedzi po lewej stronie mojej. Można się zainteresować. Jeżeli teraz chodzi o zmianę, myślę, że tak. Ta zmiana będzie dotyczyła tego, aby w takim, można powiedzieć, długim łańcuchu nauczycieli, od tych no, pasjonatów, entuzjastów, liderów, oceniania wspierającego, jednak odwrócić się w stronę tego końca, można powiedzieć, tego szeregu. Ciągle jeszcze tych nieprzekonanych, ciągle jeszcze tych wątpiących, no i po prostu cierpliwie własnym przykładem i przykładem innych już pracujących ich wzmacniać. I to będzie ta zmiana, którą ja zechcę. Dziękuję bardzo. Jeszcze słowo Boże z mojej strony, mianowicie takie, że najważniejsze jest to, żebyśmy nie byli sami. To znaczy zawsze coś będzie z tego, że ileś osób chce czegoś dobrego. Oczywiście robimy głupstwa, ale jak jesteśmy razem, to te głupstwa są też mniej straszne, bo sobie zwracamy nawzajem uwagę. I to jest najważniejszy, jeśli mogę tak powiedzieć, Danu, to wydaje mi się, cel tego, żeby się spotykać od czasu do czasu. Mamy w Polsce Dzień Hydraulika, mamy w Polsce Dzień Osób Chorych na śpiączkę. Mamy podobno mieć Dzień Sejmu, walczy o to Radosław Sikorski, ale nie mamy Dnia Dyrektora Szkoły. Więc dopóki nam nie dadzą tego dnia i wtedy przysługującego nam chyba deputatu mentora, czyli psychiatry, prawda, bo to o to pani chodziło, to po prostu zbierajmy się raz w roku tutaj chociaż i zobaczmy, że jest nas całkiem dużo. I mam dla państwa taką propozycję a propos tego wspierania, bo wspiera się. To jest moja największa pretensja do kuratorium, nie tylko warszawskiego, że ono nigdy nie przyjdzie, nie powie tak, znam kogoś, kto robi to lepiej od pana, to pojedźcie, no tu mamy busa, niech pan weźmie paru nauczycieli, pojedzie tam i zobaczy, jak to u nich robią. Nie, zawsze przyjdę i powiedzą tak, proszę pana, u pana jest słaba frekwencja na trzeciej lekcji drugiego języka. Dobrze się składa, że mieliśmy właśnie naszego eksperta na szkoleniu w Brukseli, przywiózł poręczne dwutomowe dzieło razem z multimedialną prezentacją na 12 godzin i proszę je tutaj przeczytać. A lepiej by było, żebyśmy jeździli chyba do siebie nawzajem i oglądali, co się dzieje. Ja proponuję od pani zacząć, bo jeżeli pani się udało przekonać 70% nauczycieli, to ja jeszcze nie słyszałem o tak dobrym wyniku. Dziękuję państwu. Przepraszam, bo słuchając pani właśnie, chcę powiedzieć tak, wczoraj akurat dokładnie byłam u kolegi dyrektora szkoły w Gdańsku, która ma bodaj 63 oddziały. Takie szkoły są w rzadkości i mniejszości. Przeciętna polska szkoła ma tam 100 iluś uczniów i ma zupełnie inne problemy. Tak mi przyszło do głowy coś takiego, że może dobrze by było, żeśmy zorganizowali sieć współpracy dyrektorów tak dużych szkół, że to jest coś bardzo specyficznego. Ja nie chcę tu już zajmować czasu, ale wczoraj no, miałam taką pogłębioną rozmowę, bardzo ciekawe zresztą rozwiązania, bardzo twórcze grono, ciekawa szkoła ta z Gdańska, którą wczoraj z bliska oglądałam i mam takie poczucie, że dobrze by było, aby właśnie tacy dyrektorzy twórczy, a z takich dużych miejsc jak pani, mieli też takie forum współdziałania. Ja chętnie, że tak powiem, bym się przyłączyła do takiej sieci współpracy też zrobienia, bo uważam, że to jest coś, z czym państwo mają kłopot, bo za miedzą nie zawsze macie porównywalne wyzwania, nie? A to nie jest tego tak dużo, a warto by było też coś takiego zrobić. Także taką mam małą propozycję zupełnie, przepraszam, że tak się wyrwałam, ale tak chciałam pani tu od razu odpowiedzieć. Szanowni państwo, jak projektowaliśmy tą konferencję, to pierwotnie tytuł zupełnie inaczej brzmiał. To był tytuł, czy da się to zrobić? Ale doszliśmy do wniosku, że da się, tak? Bo są szkoły, które to realizują. I my mamy taki rys, to nie tylko jest w edukacji, ale w ogóle w wielu innych dziedzinach, że bardzo szybko nam przychodzi na myśl, nie da się.
To jest niemożliwe, tak? W tak dużej szkole, w tak małej szkole nie da się. Natomiast jak spotykamy ludzi i jak rozmawiamy, to okazuje się, że da się. I tylko chodzi o to, żeby właśnie się od siebie uczyć. To zresztą tutaj wszystko było mówione, tak? Żeby się od siebie wzajemnie uczyć. I rzeczywiście jest tak, że z jednej strony możemy się wspierać na tej wiedzy naukowej. Ona jest bardzo ważna. Ale z drugiej strony ważne jest to, żebyśmy wspierali się po prostu jako ludzie, jako specjaliści, którzy znają się na polskiej edukacji, tak? Dyrektor, żeby rozmawiał z dyrektorem. Zarówno ten z wielkiej szkoły, jak i ten z małej szkoły. Jak ten z Pragi, nie wiem, południe, z Pragi północ, tak? Żebyśmy jak najczęściej rozmawiali, bo dzięki temu po prostu będziemy się nawzajem uczyć i takimi małymi kroczkami wypracowywać to. Bo dzisiaj na tej sali jest prawie 250 osób. Ja mam takie poczucie, że my Państwa nie musimy przekonywać, że Państwo już z nami przez tą furtkę przeszli. Warto, żebyśmy też pokazywali to innym szkołom, że to się po prostu da. Na koniec dzisiejszej konferencji chciałabym jeszcze raz przypomnieć ten film, który też pokazuje, jakie to jest magiczne. Tak, Jacku? Jeszcze chciałbyś jedno słowo? Proszę bardzo. Bo myślę, że zaczęliśmy, znaczy ja bym chciał docenić uczestników koalicji, bo to są państwo, nie wszyscy, którzy tutaj są, przystąpili do koalicji, ale ci, którzy przystąpili do koalicji, którzy wzmocnili nasze działanie, to wiele rzeczy, które nam się udało zrobić. Także te nauczycielki, które opowiadały o tych sukcesach w swojej szkole, to one, część tego ich, tej wiedzy, którą zdobyły, to dzięki naszym działalnościom koalicji. To ja pomyślałem, że nie chciałbym, żeby zakończenie tej konferencji było tylko zakończeniem najważniejszej grupy ludzi w edukacji, zmienianiu edukacji, dyrektorów szkół. Nie ma żadnej kwestii. Ale także uczestników koalicji. Tylko tyle chciałem się jeszcze wtrącić, bo bałem się, że to zginie. I rozumiem, że teraz jest film. Czy mam coś jeszcze powiedzieć? Dobrze, to ja zapraszam na ten film. Zapraszam także, tam są publikacje. Jest publikacja także przez nauczycielki, które tutaj wypowiadały się, przygotowana, i dlatego ją cenię. Tam jest także taka książeczka, koleżanka mi mówiła, żeby komercyjnych rzeczy nie, ale na 5 zł, a my tylko dlatego 5 zł, żeby jej nie rozdawać za darmo, tylko żeby jak ktoś chce, fulana, taka książeczka na temat driverów. Zapraszam was, przepraszam, sterowników, złe sterowniki w edukacji. Zainteresować się tym. Współpracujcie dalej z koalicją, bądźcie w koalicji, ponieważ współorganizatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Centrum Edukacji Obywatelskiej, współorganizatorem programu Szkoła Ucząca Się. Współpracujcie dalej z nami i w imieniu tych instytucji, które umożliwiły, że także mamy tu poczęstunek, także to kończę. I zapraszam na film. Jeżeli wam się teraz go nie uda obejrzeć, to on także będzie w internecie. On pokazuje dobre przykłady. Dziękuję.